Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam osoby zgromadzone tutaj, witam też widzów. Ogromnie się cieszę, że mimo pewnych trudności, mimo sytuacji, w której się znajdujemy, możemy spędzić tę sobotę razem, to nabożeństwo razem. To nabożeństwo będzie się troszkę różnić. Jest ono prowadzone przez młodzież, skierowane też dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży. Bardzo się cieszymy z wszystkich widzów i tu obecnych. I z tą myślą, że możemy spędzić tą sobotę razem, chciałabym Was powitać i chciałabym Wam też życzyć tego, żebyśmy spędzili to razem. Żebyśmy wyszli z rodziną na spacer, żebyśmy pomyśleli o osobie, której teraz nie widzimy, ale może obok której zawsze siadamy na nabożeństwach. Pomyślcie o niej, zadzwońcie do niej, zapytajcie, jak się ma. A tutaj zaczniemy nabożeństwo pieśnią pod tytułem Duszo ma Pana chwal, do której zapraszam zespół. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie, Twe serce, miłe, wielkie imię Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni. Wiele powodów, by uwielbiać Cię. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Przyjdzie dzień, bez sił zostanę, nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. Wieczność się z Tobą piękna zabrzmi pieśń. Duszo ma Pana Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Duszo ma Pana chwała,
cześć. Świętemu śpiewaj pieśń, z mocą wywyższaj Go, duszą ma. Uwielbiam Boże Cię. Uwielbiam Boże Cię. Uwielbiam Boże Cię. Psalm 8. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Wszystkich do modlitwy. Tych, którzy mogą, poproszę o to, aby uklękli. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten cudowny dzień, który nam dałeś, za to, że możemy być razem, może nie fizycznie, ale na pewno duchowo, za to, że możemy z Tobą spędzić cały ten dzień. Dziękujemy Ci też za tyle rzeczy, za tyle cudownych rzeczy, za które możemy Cię uwielbiać, za które może nas uwielbiać nasza dusza. Proszę Cię, spraw, aby ten dzień właśnie był dniem poświęconym na relacje, poświęconym na bycie ze sobą, bycie z Tobą. Pomóż nam mieć siłę w tych ciężkich czasach. Pomóż nam pomyśleć o innych, nie bać się o siebie. Pomóż nam spędzić ten czas razem, przetrwać go razem. Bo jak mówiłeś, w grupie jesteś Ty, w grupie jest siła. Dziękujemy Ci jeszcze raz za ten cudowny dzień. Daj nam mądrość, aby umieć słuchać Twoich słów, aby je rozumieć. Daj nam miłość, żebyśmy właśnie mogli się nią dzielić, tak jak Ty się dzieliłeś. I bądź z nami przez cały ten dzień, przez cały tydzień i każdego naszego dnia. Amen. Zapraszam teraz Angelinę do pieśni solowej. Словно травы шелестят слова, как слова и травы в жизни схожи. Говорят, целебная трава, есть слова целительные тоже. Я смотрю на луг, цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из мудрых, добрых слов. Есть слова, исполненные яда,
есть простые, словно васильки, но порой с собою нету сладу. Если входят в речи сорняки, я смотрю на луг, цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из мудрых добрых слов. Есть слова пьянящие, как розы, есть сухие, как степной ковыль. Есть слова, рождающие слезы, горькие слова, слова полынь. Я смотрю на луг, цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из мудрых добрых слов. Словом можно душу искалечить, словом можно раны исцелить. Тяжкий груз недобрых слов на плечи берегитесь ближнему взвалить. Я смотрю на луг, цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из мудрых добрых слов, состоящие из мудрых добрых слов. Dziękujemy bardzo za tą piękną pieśń, za to, że mogliśmy przez chwilę uwielbiać tak pięknie Pana. I pamiętajmy właśnie o tym uwielbieniu. Może nie każdy z nas umie śpiewać, może nie każdy chce śpiewać publicznie, ale możemy uwielbiać Pana na wiele sposobów i każdego dnia. Zapraszam teraz do... nadszedł czas na zebranie darów. Numer konta oraz informacje, gdzie można przekazać dary, wyświetlają się na ekranie. A jeżeli nie możecie wysłać tych darów, może odłóżcie je na bok, schowajcie gdzieś do koperty i gdy będziemy mogli się z powrotem spotkać razem być w zborze, przekażecie te dary na zbór. Dary są poświęcone na szkołę sobotnią. Zapraszam teraz zespół do pieśni, pieśń pod tytułem Ponad Wszystko. Wyższy od królów, od wszystkich sił, większy niż cuda stworzenia tyś już był. Ponad mądrością i tym, co ludzkie jest, zanim ten świat powstał, tyś już jest. Skarby ziemi tej trudno wartość znać miłości Twej. Chrystus ma
przyjął śmierć. By każdy z nas, mógł w nim żyć. Większy od królów, od wszystkich sił, większy niż cuda stworzenia tyś już był. Ponad mądrością i tym, co ludzkie jest, zanim ten świat powstał, tyś już jest. Ponad królestwa i władzy moc, na cuda, które nas dziwią w dzień i w noc. Ponad bogactwa i skarby ziemi tej, trudno wartość znać miłości Twej. Rzucony był, by jak wiatr zdeptany przez nas być. On przyjął śmierć, on przyjął śmierć, by każdy z nas, by każdy z nas mógł nim żyć. Chrystus ma, on przez nas miał to grób. Zmarłbym żył, on odrzucony był, by jak wiatr zdeptany przez nas być. On przyjął śmierć, on przyjął śmierć, by każdy z nas, by każdy z nas mógł nim żyć. Zapraszam teraz do podzielenia się doświadczeniem Olgę i Marka. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być na tym miejscu, pomimo prawie pustej sali, ale cieszę się, że nas oglądacie i powiem tak szczerze, że trochę mi tęskno za moją klasą szkoły sobotniej, tam od czasu do czasu coś do siebie napiszemy. Ale też tęsknię za waszymi twarzami tutaj z Podkowieńskiego Zboru, więc mam nadzieję, że w końcu to całe zamieszanie się skończy i będziemy mogli w końcu się spotkać wspólnie na nabożeństwie. Bardzo dziękuję, Angelina, tobie za tą pieśń, którą wykonałaś o słowach. Powiem szczerze, że wczoraj jak tłumaczyłam słowa, to przypomniało mi się, że ja chyba ją ostatni raz słuchałam z 20 lat temu. I właściwie perspektywa tych słów zupełnie mi się zmieniła przez te 20 lat i zupełnie inną świadomość mam rzeczywiście, jak słowa czasami mogą zranić, a czasami przynieść rzeczywiście balsam na duszę, więc dziękuję, że jednak nie pozostawiasz te stare piosenki gdzieś na bok i że je wykonujesz, więc bardzo dziękuję, to mnie osobiście bardzo zbudowało. To, czym chciałabym z wami się podzielić, to właściwie naszą działalnością ZHA, oczywiście w tym czasie, który zapanował, jest dość ogólne zamieszanie, świat mocno się zmienił, nasze państwo, Kościół i również staliśmy przed pewnym wyzwaniem w naszych domach, ponieważ zostaliśmy w nich zamknięci. Myślę, że większość z nas nie widziała, jak sytuacja się rozwinie, co będzie dalej i trzeba było się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I to dotknęło również naszej służby w ZHA, ponieważ z dnia na dzień musieliśmy po kolei odwoływać nasze zbiórki, jakieś wydarzenia, do których przygotowywaliśmy się.
i na które czekaliśmy jak co roku. Przez pierwsze 2 tygodnie próbowaliśmy jakoś poukładać mniej więcej nasze działania i zaczęliśmy rozglądać się również za jakąś działalnością jako ZHA, w którą moglibyśmy się włączyć w chwili obecnej i właściwie intuicyjnie, tak jak i większość organizacji harcerskich, wyszliśmy w służbę robienia zakupów dla osób w grupie ryzyka. Osobiście dla mnie było bardzo budujące to, że wystarczyło napisać maila, rozesłać do kadry, wystarczyło zamieścić post na Facebooku, jak kadra ZHA oraz harcerze pełnoletni i nie tylko, również inne osoby z różnych zborów w Polsce zaczęli się odzywać z chęcią, że chcieliby się zająć wolontariatem. Więc okazało się, że mamy dużo wolontariuszy, ale jak zaczęliśmy się tak rozglądać tak naprawdę za tymi potrzebującymi, to się okazało, że tych potrzebujących jest zdecydowanie mniej, co też dobrze świadczy o naszym Kościele, że ludzie są zadbani, że są dobre relacje rodzinne, ponieważ wiele osób powiedziało, że nami się opiekuje akurat rodzina. Osoby, które były samotne lub z jakiegoś powodu zostały same, a rodzina gdzieś tam daleko, to takimi osobami zajęliśmy się. No i oczywiście musieliśmy wolontariuszom też zapewnić pewne środki ochronne i to z tymi maseczkami to też całe zamieszanie było. I poproszę tutaj o prezentację, o włączenie prezentacji. I w pewnym momencie wystarczyło też wstawić tylko post na Facebooku, wykonać kilka telefonów i że potrzebujemy maseczek, czy ktoś chciałby nam uszyć. I Olga Wieczorek-Grzymała powiedziała, że jak najbardziej mogę przyjechać do niej do firmy i już na następny dzień były uszyte maseczki. Olga prowadzi zakład krawiecki, natomiast to nie jest tak, że o, to tam tyle materiału jest, tyle ludzi, to tam uszyją, to nie jest problem. Tylko weźcie pod uwagę, że wiele firm cierpi teraz kryzys i Olgi akurat zakład no, nie jest wyjątkiem, bo trzeba i pracownikom zapłacić, ale jednak dostaliśmy te maseczki za darmo, za co ogromnie dziękujemy, za to, że był odzew. Kolejna osoba się odezwała, to była Inna Lipczuk. Na pewno ona jest bardziej zazwyczaj gdzieś tam z tyłu, zazwyczaj jej mąż tutaj nam na skrzypcach pięknie gra, Sasza, więc też było to dla nas bardzo miło, że się odezwała, że chciała nam pomóc i też za darmo nam uszyła maseczki. No i później już praca wolontaryjna. Jak ja osobiście miałam na początku pod opieką, znaczy zgłosiło się bardzo dużo ludzi na początku, więc gdzieś tam podawałam przekazałam te osoby też innym wolontariuszom, ale osobiście na samym początku opiekowałam się 8 rodzinami i no było to wyzwanie. Do pracy też nie musiałam na początku chodzić, w sensie tak do biura przychodzić, więc tego czasu trochę miałam. Natomiast, no wiecie, jak tak jeden dzień się porobi zakupy, drugi, trzeci jest w porządku, drugi tydzień też, więc już zaczęłam tam innych wolontariuszy też dołączać. Tutaj akurat mam zdjęcie z Szymonem, ale nie tylko Szymon pomagał również. Paweł Szklosz z Dorotką też pewnego razu ich poprosiłam, żeby wsparli tutaj kilka osób z Grodziska Mazowieckiego. Również mój mąż się dołączył i inne osoby z Polski. I może to tak wygląda, o co tam pojechać, zrobić zakupy, ale to też tak nie do końca, bo żeby zrobić zakupy dla 4 rodzin, albo akurat 2 osoby plus 2 rodziny, czyli dla 4 różne listy, każdy ma inne nawyki żywnościowe, więc stanie z tą listą, wybierania, to też zajmuje jakiś czas i się okazało, że właściwie na te zakupy poświęcamy też około 3, a to i do 4 godzin, żeby to wszystko rozwieźć i w ogóle się rozliczyć. To, co ten wolontariat akurat mi dał, dlatego że wiele osób już teraz zaczęło wychodzić z domu, sytuacja też się zmieniła, ale ten wolontariat dał mi to, że ja odnowiłam kilka kontaktów z osobami nieco starszymi ode mnie. Kiedyś tam nasze drogi się przecinały, ale że odezwaliśmy się do siebie, kilka ciepłych słów powiedzieliśmy. Okazało się, że ta pomoc była potrzebna, dlatego że no nie wyobrażam sobie takiego zamknięcia całkowitego w domu. Wystarczy mi w domu posiedzieć 3 dni i już
już po prostu nosi, a nie wyobrażam sobie, jak to jest siedzieć przez tygodniami w domu, więc taka rozmowa albo po prostu odezwanie się, zainteresowanie na pewno w jakiś tam sposób wzmocniły nasze więzi. Właściwie te zdjęcia jakby, to są takie urywki, tak, że zrobiliśmy zakupy, pojechaliśmy i to są takie ogólne zdjęcia, ale za tam szła też duża praca. I jak ktoś mnie pyta, jak sobie radzicie w czasie kwarantanny albo wcześniej ktoś się pyta w tym zamknięciu, to powiem wam, że ja tego nie doświadczyłam, ponieważ my w domu w ogóle tego nie doświadczyliśmy, ponieważ zaczęliśmy się rozglądać za tym, co po prostu można zrobić, tak? Bo można właściwie usiąść przed telewizorem, przed internetem, wymądrzać się co do koronawirusa, słuszności tego wszystkiego, wywodów, teorii spiskowych albo ośmiewania tych teorii spiskowych. Ale po prostu można się zająć konkretną pracą i to ma jakiś tam większy wymiar. To się nie skończyło tylko na moim wolontariacie. Mój mąż też się zaangażował. Tak się składa, że jest od kilku lat członkiem fundacji Jednym Śladem. Jest to fundacja, która specjalizuje się w kształceniu w kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, drogowej, wodnej. I właściwie oni zbierają takie grupy. Ta fundacja w ogóle została powołana po to, że jak będzie jakaś klęska, nie wiem, jakaś katastrofa masowa. To są osoby, które wolontaryjnie później się włączają w pomoc poszkodowanym. I mój mąż często wyjeżdżał na jakieś szkolenia i to było też jego umiejętności często wykorzystywaliśmy w obozach, w biwakach i to było bardzo fajne, bo nie musiałam nikogo szukać od pomocy medycznej, bo miałam tutaj obok męża, który takie rzeczy załatwiał, ale w pewnym momencie, kiedy ogłoszono pandemię i okazało się, że są poważne braki w szpitalach, Ministerstwo Zdrowia poprosiło fundację o pomoc, a mianowicie w obsłudze tak zwanej segregacji, tak brzydko to brzmi, ale segregacji chorych podczas przyjęcia do szpitala. I te osoby z fundacji przyjmują pacjentów w namiocie przed szpitalem, robią wywiad z pacjentem. Jeśli nie ma u pacjenta objaw COVID-19, to przekazują taką osobę do szpitala. I właściwie wiecie, wszystko to ładnie wygląda na zdjęciach. Czasami są takie filmy, wiecie, taka akcja, wszyscy tam tacy ładni chodzą w tych ubraniach medycznych, zdjęcia takie ładne i tak dalej, tylko za tym wszystkim idzie, no powiem wam, bardzo dużo innych rzeczy. Dyżury po pracy zawodowej, nocne dyżury, co oznacza odsypianie na następny dzień, co oznacza wykluczenie z normalnego funkcjonowania w domu. To jest też spotkanie się z bólem, cierpieniem, z lękiem ludzi, którzy tam przychodzą. Akurat mój mąż trafił do szpitala ginekologiczno-położniczego w Warszawie, więc w nocy mieli po prostu bardzo dużo pacjentek, które przychodziły i były to najróżniejsze sytuacje. Czasami się spotykały też z agresją nie tylko pacjentek, ale głównie ich mężów, że za długo, że to jest głupota i tak dalej, i tak dalej. Czasami brakiem wdzięczności, a czasami i z wdzięcznością, nie bez tego. Natomiast ja tak gdzieś tam delikatnie chciałam porozmawiać z moim mężem, że właściwie za dużo tych dyżurów, no bo w domu sama z dziećmi muszę swoją pracę zawodową ogarnąć, też swoją służbę. I właściwie z tej delikatnej rozmowy wyszło takie jedno wielkie narzekanie żony, że jest mi za ciężko właśnie, że zajęcia z dziećmi tam online, że trzeba przypilnować, że no ogólnie wiecie, taka rutyna domowa zdwojona. I czy na pewno musisz co drugi dzień brać dyżur? No i odpowiedź męża była dość spokojna, ale po tej odpowiedzi też się zreflektowałam w kierunku jeszcze innych płaszczyzn, a mianowicie powiedział, że no to co, mam zrezygnować z wolontariatu, bo tobie jest przez te kilka tygodni za ciężko. Właśnie po to szkoliłem się i jestem w tej fundacji, żeby w takiej sytuacji uaktywniać się i pomagać. I właściwie sobie tak pomyślałam, że rzeczywiście, jak jest wszystko spokojnie, to jest fajnie, tak? Tutaj mam ten kurs, tamten, takie kwalifikacje, inne kwalifikacje.
I to się przynosi nie tylko na pierwszą pomoc, w ogóle się przynosi na wszystkie nasze jakieś zainteresowania, wszystko w czymś się dokształcamy, żeby to przynosić później na praktykę, tak? Wykorzystywać rzeczywiście w sytuacjach, kiedy jest to potrzebne. Gdzieś tam od strony tej służby zdrowia też dowiedziałam się, że są takie braki w służbie zdrowia, że są pielęgniarki, które mają dyżury po 30 parę godzin. 30 parę godzin. To jest naprawdę na jakiś kosmos. I właściwie czasami jest tak, że trzeba przetrwać jakiś trudny czas. Po prostu jeżeli mamy, jesteśmy silni, zdrowi, wykorzystajmy nasze środki, energię, nasze siły, żeby to po prostu nie zmarnować, nie stracić, właśnie nie stracić tego cennego, bardzo cennego czasu, szczególnie w trudnych czasach. Taka kolejna sprawa, to też nie zawiesiliśmy na naszej działalności w ZHA. Postanowiliśmy, że będziemy robić zbiórki online. To była akurat nasza pierwsza zbiórka, gdzie nie widzieliśmy, jak to wszystko wyjdzie, ale okazało się, że było bardzo fajnie i harcerzy potrafią też się zorganizować online. I teraz praktycznie prawie co niedzielę mamy zbiórki. Też chciałabym zapowiedzieć, że mamy jutro zbiórkę online dla wędrowników w wieku 16-25 lat, więc jeżeli nawet nie jesteś w harcerstwie, a chciałbyś zobaczyć w ogóle, jak wędrownicy funkcjonują w tym wieku, to bardzo serdecznie zapraszamy do dołączenia. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej. Też nastawiamy się na to, że obóz harcersko-zuchowy jednak odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Jesteśmy przygotowani, ale też czekamy na jakieś wytyczne z Ministerstwa Zdrowia, więc na początku czerwca będą dostępne informacje co do tego wydarzenia. No i kolejna taka też rzecz, którą zaczęliśmy robić albo zaczynamy robić z Komitetem do Spraw Młodzieży. Akurat tutaj w Diecezji Wschodniej, ale nie tylko, bo jeszcze inne osoby się dołączyły. To jest działanie na rzecz nastolatków i wyjście naprzeciw pewnym potrzebom, a mianowicie wprowadzamy studium biblijne online w trakcie szkoły sobotniej od przyszłej soboty i szczegóły będą dostępne na advent.pl, a teraz poprosiłabym włączyć taki filmik reklamujący właśnie to wydarzenie. Widzimy się zatem na studium młodzieżowym. Ja bardzo cieszę się, że z Olą możemy współpracować przy tym tajemniczym ZHA, czyli Związek Harcerstwa Adwentystycznego. Harcerze są bardzo aktywni, mają dużo pomysłów. I ta część nabożeństwa, która wciąż trwa, opowiadamy doświadczenia, które przeżywamy z Bogiem, jak nas prowadzi, jak nas używa do głoszenia Ewangelii, zachęcamy się do głoszenia Ewangelii. Ja też mam tradycyjnie kilka punktów, które sobie zapisuję. Jak coś się ciekawego dzieje, można sobie zadawać pytanie, jak to ostatnio się coś może dziać. Przecież gdzieś tam kotwica zarzucona u każdego. Wyprawa do sklepu to prawie jak gdzieś tam zagraniczna podróż, tyle ekscytacji, kiedy człowiek wychodzi gdzieś dalej. Ale Pan Bóg potrafi nas używać w każdych okolicznościach. I jedna z takich ostatnich moich ciekawych odkryć, narzędzie nowe, nowoczesne, to humus. Tak, ten humus z ciecierzycy, który bardzo zawsze lubię. I ja mam tak, że jak coś robię, to robię od razu w ilościach hurtowych. Więc humus też zawsze jak robiłem, to robię bardzo dużo. I no, człowiek tego nie przeje, więc trzeba się dzielić. Znajduję kolejne osoby i ostatnio pomyślałem, sąsiadom zaniosę. No i tak zacząłem zanosić jednym sąsiadom, drugim, trzecim. I powiem wam, że naprawdę bardzo ożywiły się nasze międzysąsiedzkie relacje.
Humus zatacza coraz szersze kręgi. Dzisiaj do Podkowy też trochę przywiozłem. W tym czasie, kiedy może macie trochę więcej okoliczności, możliwości, żeby coś ugotować, na pewno macie ludzi wokół, żeby się z nimi podzielić czymś smacznym, może coś upiec. No, ciasta nikt nie odmówi. Jest to i serdeczne, i przyjazne, i takie wyciągające rękę. Naprawdę mi się to podoba. Drożdżówki dostaliśmy już z powrotem. Tak zaczyna to ciekawie działać, taka wymiana międzysąsiedzka. Jak tak mniej tych spotkań, to zauważyłem, że wyostrzył się mój zmysł wypatrywania ludzi i tak jak kiedyś pojawiał się kurier, no to załatwialiśmy sprawę jak najszybciej i każdy ze swoich obowiązków, a teraz jak kurier przyjeżdża, to ja już się szykuję na tego kuriera, przygotowuję książki, bo zaraz będzie kurier, to jest ważny człowiek. Nie tylko, że paczkę przywozi, ale to jest człowiek. Kilku takich kurierów ostatnio miałem, z różnymi sprawami się pojawili. No i kończąc takie nasze spotkanie, czasem trwa bardzo krótko, ale mówię, słuchaj, przechodzę raczej na ty i mówię, nie wiem, jak często spotykasz pastora i to nie ma znaczenia, czy ktoś jest pastorem, czy nie. Zawsze możecie powiedzieć, jestem bardzo wierzącym człowiekiem, mam coś dla ciebie i mówię, mam tutaj książkę. I akurat miałem książkę Życie ma sens. Bardzo lubię akurat ten tytuł i zawartość. Daję człowiekowi, człowiek patrzy i mówi, no chyba musi mieć jakiś sens, nie? No, mówię, musi mieć. Naprawdę Bóg składa, Bóg podnosi. Kiedyś naprawdę niezwykły sposób mnie uratował gdzieś tam z samego dna. On mówi, ja ostatnio też miałem taką sytuację. I na parkingu, tak gdzie się wydawało, że 5 sekund i lecimy dalej, albo nieraz mamy taką obawę, że ktoś nie weźmie książki, którą dajemy. Dlaczego nie? Jeżeli jest to pasją naszego życia, lubimy opowiadać o Panu Bogu, no to pojawia się człowiek. Dlaczego nie dać mu jakichś dobrych treści? A to są kolejne drogowskazy, o które często ludzie w swoim życiu proszą. Nie wiem, czy tutaj w Podkowie opowiadałem, ale ponieważ ta historia wciąż trwa, to chociaż taki krótki rzut okiem na to, co działo się 2 miesiące temu, bo zupełnie niespodziewanie trafiłem na tydzień do Tanzanii. Tam do Tanzanii pojechał bardzo ciekawy człowiek, ksiądz, z miasta Łodzi, w którym to mieście mieszkam i tego księdza miałem na oku już od wielu, wielu lat, bo był bardzo aktywny i tu o nim pisano i to coś takiego robi. Robił na przykład dyskoteki bez alkoholu, siłownia mocni w duchu. Myślę sobie, dobrze to wymyśla i myślałem, fajnie byłoby go poznać. No i nadarzyła się okoliczność. Pojechał na swoją misję życia. Właściwie został wysłany na tą misję życia przez arcybiskupa, który dał mu czas, żeby tak sobie wszystko móc poukładać. Jak ksiądz Michał gdzieś się pojawiał, ja lubię opowiadać o księdzu Michale, taka bratnia dusza, taki bardzo energiczny człowiek. Jak się gdzieś pojawiał w nowej parafii, to od razu zaczynało się wszystko gdzieś rozkręcać, ale nie trwało to zbyt długo, bo za chwilę lądował w kolejnej parafii, bo tam już było za dużo zamieszania. I teraz, kiedy trafił do Afryki, trafił do adwentystycznego ośrodka, w którym mieszka, w którym przychodzi na nabożeństwa i ma tam spędzić całe pół roku, trochę więcej niż połowa tego czasu już za nim. No i właśnie był moment, kiedy mogłem go odwiedzić. Odwiedziłem go z jeszcze jednym ciekawym człowiekiem. Wiesław jest katechetą, jest doktorem teologii i tak zaczęliśmy się spotykać. On jest przyjacielem księdza Michała i takie mieliśmy dobre relacje. W którymś momencie Wiesław mówi, ja mam tyle paczek, które ludzie przysyłają dla Michała tam do Afryki i sprawdziłem, ile kosztuje paczka, wysłanie, to 10 kg kosztuje 600 zł. To ja szybko sobie przeliczyłem, że taniej będzie kupić bilet, załadować wielkie walizki i polecieć do Afryki. Więc mówię, Wiesław, ty lepiej kup bilet i pojedź do Michała z tymi rzeczami, niż to wysyłaj pocztą. Później się okazało, że gdyby ktoś chciał wysłać pocztą, to wątpliwa sprawa, czy to dojdzie i kiedy. No to, Wiesław mówi, to jest bardzo dobry pomysł, żeby pojechać do Michała. Napisał, dostał potwierdzenie, że to jest bardzo dobry pomysł. To mówi do mnie, a może ty byś ze mną pojechał? Człowiek zajęty, mimo że to wydaje się takie ekscytujące, Afryka, jakiś wyjazd, misja,
naprawdę nie chciałem jechać. Ale tak mnie namawiał, że mówię, dobrze, no Panie Boże, jeżeli to jest Twoja wola, to niech tak będzie. Zrobiliśmy zrzutkę w internecie na bilety na ten wyjazd. Powiedziałem tak, jeżeli uzbierają się środki, jeżeli każdy dorzuci ten 20, ten 10, to pojedziemy. I miało być to takim znakiem z góry, że tak ma być. No i faktycznie te środki się uzbierały na dwa bilety i polecieliśmy do Afryki na tydzień. Niezwykłe historie i doświadczenia, których nawet nie zaczynam w tym miejscu. Może się kiedyś umówimy na jakiś inny czas opowieści afrykańskich. Z krótkiego wyjazdu w ogóle zachęcam, jeżeli tylko, na razie to nigdzie nie można polecieć, można do sklepu polecieć, sobie to jest wielka ekscytacja, ale jak już będzie można znowu, to te pieniążki, które często odkładamy na jakieś tam wielkie cele budowlane i motoryzacyjne, to weźcie raz w życiu, przeznaczcie je na wyjazd misyjny, żeby pojechać. Można pojechać do Bangladeszu. Tomek Sulej niezwykłe tam wyjazdy też organizuje, już zaprasza na kolejne, już planuje do Indii. Tanzania w grudniu też ma być jakiś wyjazd. Jest naprawdę wiele możliwości, są środki. Użyjcie je dobrze. A dlaczego akurat o tym mówię? Taka okoliczność na zakończenie tego wyjazdu. Dostałem wiadomość, jeszcze będąc tam w trakcie. Wrzucam jakieś zdjęcia i pisze człowiek, którego nie znam, pastor z Zanzibaru. A Zanzibar to jest wyspa zaraz obok Tanzanii. I pisze, o pastor, przyjedź do nas na Zanzibar, chętnie się z tobą spotkam. No to jak pastor z Zanzibaru zaprasza na wyspę obok, no to spakowaliśmy się na mały stateczek i popłynęliśmy na Zanzibar. Zanzibar to kojarzy się z takimi bardzo drogimi wyjazdami. Mieliśmy bardzo ekonomiczny wyjazd. Pan Bóg lubi robić niespodzianki. Kiedy człowiek jest z Nim, jest w misji, to sprawia, że znajdujemy się nieraz w takich miejscach, o których nigdy byśmy nie marzyli. A dlaczego akurat o tym mówię? No nie tylko, że tam ładne plaże, bo właściwie tylko ładne plaże, a wszystko, co w środku, to strasznie. Bieda okropna. Wypowiadając słowo, nazwę Zanzibar, to od razu się kojarzy, musi być tam cudownie, te palmy, te kokosy, to wszystko, tam na pewno to jest. A to naprawdę trzeba dobrze złapać kadr telefonem, żeby tak ładnie zrobić zdjęcie, a w środku wyspy to naprawdę jest dramatycznie. Dwa tygodnie wcześniej, przed tym wydarzeniem, tym wyjazdem misyjnym, nawet tydzień wcześniej, zorganizowałem spotkanie, klasowe spotkanie. Właściwie ze wszystkich moich klas, do których chodziłem i wszystkich znajomych z podwórka, z dawnych czasów, tych, którzy znali Marka Łobuza, zaprosiłem wieczorem w sobotę, był 29, taka data dość nietypowa, 29 lutego, więc pomyślałem, że to będzie dobry dzień na takie wydarzenie. Chodziło mi to po głowie od wielu, wielu lat. I zaprosiłem znajomych z tych wszystkich czasów. Gdzieś tam na Facebookach wrzuciłem, mówię do ciebie, zapraszam, stawiam pizzę i soczek i posiedzimy, pogadamy. I przyszło kilkanaście osób. I naprawdę mieliśmy bardzo dobry czas. I niektórzy jak zaczęli wspominać, co tam się działo. Jeden kolega mówi, ja to jak jestem w szpitalu, bo jest fizjoterapeutą i spotykam ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, to mówi, ja zawsze o tobie opowiadam. Mówi, jest nadzieja też dla ciebie. Mam takiego kolegę. Mówi, ja, on mieszkał naprzeciwko mnie na ulicy. To, co on robił w życiu, jak Pan Bóg go wyciągnął, mówi, on musi być. I tak kolejne historie, które się przypominały. I mija 20 lat od czasu, kiedy Pan Bóg zaczął zmieniać moje życie. I tak sobie stoję na tej plaży na Zanzibarze, patrzę na te błękity, błękit nieba, błękit wody, na ten piach. Pięknie to wygląda. I mówię, Panie Boże, Ty to potrafisz naprawdę to życie poukładać. I jakiekolwiek momenty przychodzą i jeszcze przyjdą, to Pan Bóg ma rozwiązania. Pan Bóg ma sposoby do docierania do ludzi. Ludzie maile piszą. To już teraz tutaj kolejne, przychodzimy bardzo niepłynnie do kolejnych historii, bo czas leci. Maile piszą. Ja nie wiem, skąd mnie znajdują. Pisze na przykład Łukasz,
który mówi, że jest skończył historię, szczególnie interesuje się historią Kościoła i być może nawet ogląda to nabożeństwo i mówi, pisze, bo chciałby takiego duchowego wsparcia. I tak znalazł gdzieś mnie w internetach i zaczęliśmy sobie pisać i jesteśmy umówieni na rozmowę telefoniczną. Paulina. I to ja mówię o mailach z ostatnich tygodni. Paulina znalazła filmik na YouTube. Jak jeszcze bycie YouTuberem nie było popularne, to miałem wtedy kanał na YouTube i byłem YouTuberem. I miałem taką serię kilku filmików w Jordanie nagranych, gdzie opowiadam o chrzcie, czym jest chrzest, dlaczego przez zanurzenie. I pisze Paulina, mówi, ja chcę taki chrzest przez zanurzenie. To co trzeba zrobić? No to jesteśmy w jakimś kontakcie z Pauliną, która chce przyjąć biblijny chrzest. I jeszcze jedna historia. Ta historia zaczyna się w grudniu, kiedy wychodzę z domu, w wielkim skrócie. Wychodzę z domu, patrzę, porysowany samochód. Człowiek zostawił kartkę w samochodzie. Ja być może początek tej historii już opowiadałem, bo samo pierwsze spotkanie już było niezwykłe, bo ten człowiek mówi, kiedy się spotkaliśmy, mówi, jestem w wielkiej tragedii, sytuacja domowa, rodzinna, koniec. Już właściwie chciałem popełnić samobójstwo. Dramat straszny. I zaczynamy rozmawiać. Opowiadam o tym, jak Pan Bóg potrafi znajdować, że jest, na pewno jest, że ma cel dla każdego z nas w życiu, że o coś w tym życiu chodzi. Jesteśmy w kontakcie od tego grudnia cały czas. Jesteśmy na jutro umówieni. Będziemy naprawiać ten samochód, który wtedy porysował. Coś tam spróbujemy wypolerować. I te wszystkie osoby, które gdzieś pojawiają się na naszej drodze, Pan Bóg ma cel dla nich, ale ma też cel dla nas, żebyśmy nie przegapiali tych momentów, tych spotkań. Czasem to będzie ten kurier, z którym jesteśmy nastawieni na spotkanie przez 10 sekund, ale spróbujmy się odezwać. To jest też niezwykły człowiek, który ma swoją historię i swoje poszukiwania. Opowiadajmy Ewangelię. To daje nam naprawdę, mi daje wiele radości. Życzę wam również wiele radości z tego powodu, kiedy Pan Bóg nas używa. I Jemu niech będzie chwała. Amen. I miałem się pomodlić na zakończenie. Dobry Panie, chcemy Ci dziękować za czas nabożeństwa, za refleksje, które pojawiają się w tych nowych okolicznościach, za ludzi, którzy stają na naszej drodze, którym możemy opowiadać Ewangelię. Dziękujemy też za tych, którzy stanęli kiedyś na naszej drodze i nam opowiadali Ewangelię. Że mogliśmy o Tobie usłyszeć, że mogliśmy usłyszeć o najlepszej wieści tego świata, że to wszystko pewnego dnia się skończy, ale tak naprawdę się skończy. Wszystko, co złe, a Twoje królestwo się rozpocznie. I Panie, spotkamy Ciebie, spojrzymy Tobie w twarz. Będziemy mogli zrobić wszystko to, co w sercu gra, uczyć się przez całą wieczność, poznawać tajemnice wszechświata, które stworzyłeś. Daj Panie, żeby radość, która wynika ze znajomości Ciebie, z poznania Ewangelii, była widoczna w naszym życiu i żebyśmy opowiadali dalej. Dziękujemy, że Panie jesteś aktywny w naszym życiu i nas uaktywniaj. Niech to będzie naszą radością, że Tobie służymy. Amen. Nadszedł teraz czas właśnie, żeby poznać naszego Boga, żeby poznać Pismo, które nam dał. I zapraszam wszystkich na lekcję biblijną. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiowali zagadnienie interpretacji Pisma Świętego. Będziemy mówili na temat języka, kontekstu Pisma Świętego. Są to istotne zagadnienia, chociaż nastręczają czasami pewnych trudności.
Dzisiaj podczas naszego studium będzie z nami Grzegorz, Zdzisław, ja mam na imię Julian. Studium nasze rozpoczniemy modlitwą. Poprosimy o przewodnictwo Ducha Świętego. Poproszę na początek Zdzisława do modlitwy. Panie Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Tobie, że możemy dzisiaj znowu otwierać Słowo Twoje Święte i zapraszamy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego kierował naszymi myślami, słowami, abyś, Panie, wpływał też na serca słuchaczy, abyśmy mogli, Panie, zrozumieć to zagadnienie, pokrzepić je Słowem Twoim i żyć według słów Twoich, Panie. Daj, abyśmy wyciągnęli praktyczne nauki i wnioski z tego studium. Prosimy Ciebie o to. A Tobie niech będzie chwała i cześć za dar Pisma Świętego. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Amen. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że mamy Pismo Święte. Bo tak myślałem o czasach przed Jezusem. Kto miał Pismo Święte? W ogóle to tylko był Stary Testament. Nie mieli Nowego Testamentu. Później na papirusach czy na innym materiale pisano. Było to bardzo drogie, więc też niewielu mogło mieć Pismo Święte. A dzisiaj mam Pismo Święte w naszym własnym języku. Stać nas na to. Każdy może sobie kupić. I to nie tylko w jednym przekładzie, ale w wielu przekładach w języku polskim, jak tu jest wspomniane. Mamy 18 różnych przekładów. No, dziękować Bogu za to. Czy nam to potrzebne jest, aż tyle przekładów? Kiedyś nie mieli tego Pisma Świętego, a my mamy aż 18. Jest to potrzebne? Jak myślisz, Grzegorz, potrzebne? No, na pewno język się zmienia. Język jest żywy. I tłumaczenia, które wykonano kilkaset lat temu, muszą być aktualizowane, dlatego że wchodzą w użycie nowe słowa, nowe składnie. I to jest chociaż jeden z takich ważnych powodów, gdzie tłumaczenia powinny być co jakiś czas wznawiane. Mhm. A czy możemy powiedzieć, że wystarczyłby jeden przekład, ale idealny i nie potrzeba było wtedy aż 18? No, z pewnością tak, ale pytanie, który przekład uznać za idealny, prawda? Bo w przypadku niektórych przekładów Pisma Świętego uważamy, że ta część jest wierniej przetłumaczona. W przypadku innych uważamy, że pewne fragmenty Słowa Bożego są bardziej precyzyjnie oddane. Mało tego, ja sądzę, że gdy my mamy taki przekrój, wachlarz różnych przekładów Pisma Świętego, to załóżmy, sięgając do pewnych fragmentów w danym przekładzie, możemy z kontekstu nie wszystko zrozumieć tak, jak należy zrozumieć. Natomiast inne przekłady mogą w łatwiejszy sposób, bardziej przystępnie przedstawiać nam tę samą prawdę. Jeśli porównamy pewne teksty, czasami jest to jedno, dwa słowa, może zdanie, sposób wyrażenia tego zdania. Sądzę, że to przybliża nam znaczenie, kontekst, pomaga nam się przenieść w tamte czasy. Jestem przekonany, że gdybyśmy sięgnęli dzisiaj do przekładu Biblii Gdańskiej, niewiele osób byłoby w stanie, sięgając po raz pierwszy do tego tekstu, zrozumieć tak naprawdę ten tekst. Dzisiaj nam łatwiej, tak jak Zdzisław również to wyraził. Ale podzielam opinię, że gdyby był jeden idealny, to sądzę, że byłoby to rozwiązanie najlepsze. No mamy problem ten, że musimy mieć przekład, tłumaczenie na język polski, czy inni mają na inne języki, bo nie wszyscy potrafią posługiwać się oryginalnymi językami. Byłoby najlepiej, gdyby można było sięgać do oryginalnego języka hebrajskiego,
w którym był pisany Stary Testament, albo do greckiego, w którym Nowy Testament został spisany. A tak to musimy się posługiwać przekładami. A ja wiem, że wśród tłumaczy różnej literatury jest takie powiedzenie, że nie da się idealnie przetłumaczyć. Albo tłumaczy się dosłownie, wtedy to nie jest piękny przekład, albo jeśli chce się ładnie przetłumaczyć, to wtedy nie jest to wierny, dosłowny przekład. I ten dylemat zawsze istnieje i dlatego jedni idą w tym kierunku, żeby bardzo dosłownie przetłumaczyć, nawet zachowując taki układ języków oryginalnych, a drudzy chcą pięknie to przełożyć, ale wtedy nie wychodzi. No jeszcze są inne problemy z przekładem, ale przekład nigdy nie odda tak bardzo dobrze, jak byśmy może chcieli tego. Popatrzmy też na jedno zagadnienie jeszcze. Nieraz tłumaczono tylko psalmy. Nazywano to psałterzami. Dlaczego? Dlatego, że Biblia w oryginale to ma i część napisaną prozą, i część napisaną wierszem. W Biblii Tysiąclecia, którą ja używam, to wyraźnie jest z układu treści wynika to, można się domyśleć, jak jest coś prowadzone, jak jest coś tłumaczone. I stąd niektórzy nasi sławni poeci podejmowali próby przetłumaczenia psalmów z rymem. I to są przepiękne psalmy Kochanowskiego, czy też Miłosz też podejmował się tego zadania i jeszcze inni. I wtedy te psalmy, jak się czyta, to one są takie dodatkowo piękne, chociaż jeżeli chcemy zachować formę wiersza, to znowu się odstępuje troszeczkę od wierności tego przekładu. Ale Pismo Święte w oryginale ma część poetycką. Ma śpiewnik w Piśmie Świętym, to są psalmy. Przejdźmy zatem do takiego ogólnego zagadnienia. Po co nam w ogóle jest Pismo Święte? Pismo Święte mówi właśnie, w jakim celu zostało spisane. Może to przytoczymy. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz 16 i 17. Masz Biblię Tysiąclecia, czyli taki nowszy przekład. Tak. Posłuchajmy go. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Dziękuję bardzo. To piękne słowo, żeby człowiek Boży był doskonały i do każdego dobrego czynu przysposobiony. Mamy inne teksty, które też mówią, jaką wartość ma Pismo Święte, że może przedłużyć nam życie i tak dalej. Ale popatrzmy przez moment na różne kultury, różne narody. Okazuje się, że wszyscy mają ten sam umysł, ale w niektórych przypadkach absolutnie bym dwoma rękami się podpisał pod stwierdzeniem, że to jest nic nie warty umysł. Jeżeli w niektórych kulturach starszych rodziców ścinano, głowy im odcinano i to była taka uroczystość i sąsiedzi na przykład się umawiali, ty rodziców zabijesz na mojej uczcie, ja na twoich rodziców później zabiję, tą przysługę sobie wyświadczymy, to widać, że ludzkość tak znikczemniała, tak upadła, że gdyby nie Pismo Święte, to byśmy w ogóle nie mieli jakichś standardów sprawiedliwości, kultury i taktu. Jest taka książka Dziecko Pokoju Dona Richardsona. To jest misjonarz, który opisywał znowu, że w niektórych kulturach herosami, o których śpiewają w pieśniach, są ci, którzy dopuścili się najperfidniejszej zdrady. Niektórzy byli ludożercami, im to nie przeszkadzało. Tak. Starych tam niedźwiedziowi dawali na pożarcie, bo już niepotrzebni byli.
Proszę, Grzegorz. Tak, tak, może rozwijając te myśli, bo znajdziemy rzeczywiście wiele fragmentów Pisma Świętym, w Piśmie Świętym, które wskazują, po co nam jest Słowo Boże, Pismo Święte. Ja tu może przytoczę znany fragment z Ewangelii Świętego Jana z 5 rozdziału, 39 werset. Tym razem według przekładu Piotra Zaręby. To są słowa Jezusa, które On w nawiązaniu do Słowa Bożego właśnie wypowiedział. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nim życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźnie świadectwo o mnie. Więc o tym też nie możemy zapomnieć, bo Pismo Święte wychowuje nas, tworzy tego doskonałego człowieka, uczy nas kultury zachowania. Samo Prawo Boże, o którym możemy wspomnieć jako doskonałych regulacjach w stosunku Bóg-człowiek, człowiek-Bóg i człowiek-człowiek również, mówi o tym, aby nie krzywdzić. Nie krzywdzimy myślą, nie powinniśmy krzywdzić myślą, prawda? Nie powinniśmy okradać i tak dalej. Tam są wyrażone te myśli. Więc Słowo Boże, oprócz tego, że ma w piękny sposób wyrażone poetycko fragmenty Słowa Bożego, są to wiersze, to jest księga prorocza, ale również one składają świadectwo o Mesjaszu. One pomagają nam zrozumieć, jaki sens ma życie. Po co ja jestem tu na świecie i że to życie Bóg chce mi wydłużyć w wieczność. Więc sądzę, że to jest również pewien aspekt, o którym mówił Pan Jezus, który należy wziąć pod uwagę. A z drugiej strony, jeśli to jest tak cenne Słowo Boże, to jednak ludzie wykręcają to na różny sposób i to już było tak w czasach Piotra, bo Piotr o tym pisał, że już niektórzy wtedy wykręcali znaczenie tego słowa. Ja zauważyłem, że czasami robią to rzeczywiście świadomie, ale w większości wypadków nieświadomie, dlatego że pewne słowa, pewne ustępy można różnie rozumieć. Na przykład takie hebrajskie słowo chesed jest tłumaczone na litość, miłosierdzie, łaska, więc można różne odcienie dać temu tylko na przykład słowu. I już to będzie miało inny sens w całym kontekście, może w zrozumieniu nawet pewnych myśli. No, są inne takie słowa, hebrajskie słowo szalom, tłumaczone jest jako pokój, ale można je przetłumaczyć jako pełnia, kompletność, dobrostan. No i później jak tłumacz sobie zechce, tak przetłumaczy zgodnie z swoją teologią, czy ja wiem, zrozumieniem. A później czytelnicy mają problem, co przyjąć, czy takie zrozumienie, czy takie. Co byście o tym powiedzieli? Ja po tej lekcji nabrałem wyjątkowego szacunku dla tłumaczy, którzy przekładają w dany utwór, daną książkę, pozycję, czy też Pismo Święte z jednego języka na drugi. Naprawdę rozszerzyły mi się horyzonty myślowe. Dlaczego? Ja wyobrażam sobie, że język nieba jest o wiele bardziej bogaty, aniżeli język Eskimosów, czy język polski. My szczycimy się, że mamy około 180 tysięcy słów i jakichś zwrotów, ale w niebie być może język nieba ma milion słów. A tłumacze nieraz tłumaczyli tekst Pisma Świętego na język, który miał no kilka tysięcy słów. To jest jedna kwestia. To są wielkie problemy. Słowa czy pojęcia konkretne, no to jeszcze łatwo przetłumaczyć, bo książka, książka, młotek, młotek, siekiera, siekiera. Ale jak już wejdą abstrakcyjne pojęcia, takie jak litość, łaskawość, sprawiedliwość, to naprawdę trzeba być znawcą, żeby przetłumaczyć to. Stąd jedni robią bardziej szczęśliwe te tłumaczenia, inni mniej, a jeżeli ktoś jeszcze z góry chce udowodnić swój punkt widzenia, no to może wystąpić tendencyjne tłumaczenie. W chrześcijaństwie mamy w Polsce takie tłumaczenia, które nie są powszechnie akceptowane. Prawda?
Jeśli mogę, jest wiele takich słów, z którymi możemy mieć problem. Chociażby w języku greckim, na przykład miłość, to mamy cztery wyrażenia. Eros, storge, eros, czyli ta miłość fizyczna, storge, czyli taka miłość taka duchowa, bardziej emocjonalna, matki do córki, odwrotnie, filia czy fileo, no i oczywiście agape. Też zastanawiam się, w jaki sposób w niektórych sytuacjach oddać pewne fragmenty Słowa Bożego. Nie tłumaczę tekstu z oryginału na język polski, ale często zaglądam, jakie faktycznie słowo w oryginale się pojawia, i zastanawiam się, biorąc pod uwagę również kontekst, czy to najlepsze zastosowanie w tłumaczeniu danego słowa. I sądzę, że jak będziemy właśnie mówili o kontekście, gdy będziemy mówili o porównaniach pewnych fragmentów Słowa Bożego, Melanchthon, uczeń Lutra, miał taką ciekawą zasadę. On powiedział, że klucz do Biblii jest w samej Biblii, że Biblia tłumaczy się sama. Stąd sądzę, że potrzeba nam takiego rozsądku, bo jest jeszcze zupełnie inny punkt widzenia na pewne słowa. Są, załóżmy, słowa zrozumiałe, zakładając wybaczyć. Ale przecież Zdzisław może inaczej słowo wybaczyć rozumieć niż ja, prawda? Czy Pan Bóg może inaczej to słowo definiować niż sam człowiek? Sądzę, że ważny jest kontekst historyczny, czyli kontekst, w jakim zostało pewne słowo użyte, pewien fragment. Nie można traktować Biblii jako zbioru fragmentów, fraz czy myśli, które wykorzystuje w danej chwili. Przyznam się, że miałem kilkanaście lat temu wiele takich ciekawych rozmów z przyjaciółmi, którzy inaczej patrzą na Słowo Boże. Lubią rozmawiać o Słowie Bożym. Myślę, że wiemy, o jaką denominację chodzi. Ja poprosiłem, żeby dali mi chwilę. Znalazłem kilka tekstów z Pisma Świętego i starałem się udowodnić, że w dniu dzisiejszym można zabić wróżbitę. Możemy, używając tekstów biblijnych wyrwanych z kontekstu, udowodnić taką tezę. Ale mamy przykazanie, które mówi nie zabijaj. Mamy inne fragmenty, mamy cały kontekst, który układa nam Biblię w całość. I Bóg to przedstawia w pewnym ujęciu historycznym również, prawda? Więc sądzę, że to jest również istotne i ważne, żeby brać to pod uwagę. Ja specjalnie zajrzałem do słownika, którym się posługiwałem jeszcze w młodości mojej, żeby zobaczyć na przykład z angielskiego grace, jak to można przetłumaczyć na polski, bo mamy tutaj w lekcji w naszym studium powiedziane, że hebrajskie słowo chesed znaczy łaska, litość, miłosiernie. No a po angielsku grace, jak można przełożyć na język polski? I tutaj, ku mojemu zaskoczeniu nawet, pierwsze to jest wdzięk, grace. Dalej, łaska, grzeczność, zdobyć coś, faworyzować coś. No i gdyby nam przyszło przełożyć na język polski takie słowo, zastanawialibyśmy się, które to najlepiej użyć. I dlatego też przekłady nie są nigdy doskonałe. I dobrze, żebyśmy korzystali z pomocy różnych przy przekładach. Na przykład konkordancja biblijna. Zobaczyć w języku polskim, gdzie jest użyte słowo, na przykład łaska, w jakim kontekście zawsze. To już jest pomocne. Czy inne przekłady. Takie są przekłady interlinearne, a więc jest język oryginalny i jest przekład na język polski. Więc jeśli naprawdę nam na czymś zależy, dochodzimy do prawdy, to trzeba szukać. Czytanie Biblii to nie jest czytanie tak jak powieści, tylko to jest studiowanie, zgłębianie, zwłaszcza takich trudniejszych rzeczy, ale wtedy odkrywa się głębokie prawdy Słowa Bożego. Jeśli można, ja bym pokusił się o takie stwierdzenie, że zachęcałbym, abyśmy do Biblii podchodzili tak w pewnym sensie krytycznie.
Ja nie chciałbym, żeby to zostało zrozumiałe krytykancko, absolutnie nie. Krytycznie w sensie, dlaczego Pan Bóg w taki sposób pewne rzeczy wyraził? Albo dlaczego ten człowiek tak zareagował? Albo dlaczego takie słowa są w Piśmie Świętym zapisane? Jeśli w taki sposób podejdziemy do Słowa Bożego, z taką ciekawością, z zacięciem na przykład, nawet w danej sytuacji, i pomyślimy, no ale ja niekoniecznie widziałbym się w tej historii, prawda? Ja bym może zareagował inaczej. Dlaczego ta historia tak się poukładała? Dlaczego Pan Bóg poprowadził tego człowieka? Mi to bardzo pomagało, dlatego że wymuszało na mnie taką chęć zgłębiania historii i próbowałem porównać pewne fragmenty, próbowałem porównać inne sytuacje w życiu innych mężów Bożych, pewne historie, doświadczenia, czy czasami wyszukiwałem właśnie w konkordancji słowa, które pojawiały się w różnych kontekstach i to pomagało mi z wielkim szacunkiem, zrozumieniem podejść do Biblii, otworzyć się na Biblię, na Słowo Boże i na to, co Bóg chce mi tak naprawdę powiedzieć. Więc sądzę, że to znaczenie słów rozszerza nam się, gdy popatrzymy, załóżmy, na te słowa właśnie wymienione, litość, miłosierdzie, łaska. Jak to działało w życiu Dawida, jak to działało w życiu Abrahama, jak to działało w życiu Józefa, jak to działało w życiu Piotra, który zdradził. I gdy w taki sposób te teksty połączymy, popatrzymy na nie, to sądzę, że Bóg otwiera przed nami naprawdę wielki horyzont. No, ja sądzę, że Bóg jest pomysłodawcą, Bóg natchnął pisarzy Pisma Świętego. I jedna sprawa jest podstawowa, żebyśmy nie szli bardzo tak w taką techniczną kwestię, chociaż ona jest bardzo ważna, że studiowanie Pisma Świętego powinno się rozpocząć od modlitwy. Że ten, który wolę swoją wyraził w Słowie Bożym, przez Ducha Świętego może rozjaśnić umysł człowieka. Ja miałem okazję przysłuchiwać się nieraz, jak moja mama robiła jakieś odkrycia w Piśmie Świętym. I kilka razy pokazywała mi, że ma problem z czymś, co my nazywamy idiomami, prawda? Są wyrażenia, takie na przykład jak tą drogą idących. Albo drugie takie wyrażenie. Niech to mi Bóg uczyni i tamto dorzuci. To są idiomy. Z samych kolejne słowa nie odzwierciedlają całości myśli. Moja na przykład mama sądziła, że Saul zaczaił się przy jakiejś tam określonej drodze. A później mówiła mi, wiesz co? Ja to zrozumiałem, że teraz chodzi, że to chrześcijaństwo było taką drogą życia i on prześladował ludzi o tych poglądach chrześcijańskich. Więc studiować można na różnych poziomach, ale dla mnie jest taka prosta zasada bardzo ważna. Nie wolno wyciągać daleko idących wniosków na podstawie jednego tekstu Pisma Świętego. Jeden nigdy nie tworzy stabilność. Dwa jeszcze się chwieją. Trzy, cztery, pięć fragmentów dotyczących jakiegoś zagadnienia. To jest minimalna ilość tekstów, które właśnie pozwalają zrozumieć jakieś zagadnienie przez kontekst. Gdy państwo polskie wydaje ustawy, to na początku ustawy jest słowniczek. Przez to słowo to rozumiemy, przez to to, przez to to. My nie mamy przez Boga spisanego słownika. I niektóre słowa są dyskutowane w chrześcijaństwie i różnie jest postrzegane. Ale pomódlmy się, szukajmy innych, podobnych, żebyśmy mieli chociaż pięć fragmentów, które dyskutują to zagadnienie. A konkordancja stwarza możliwość, że możemy wszystkie teksty przeczytać, w których są tak zwane kluczowe słowa. Bo to są kluczowe słowa, tak jak łaska, jak miłosierdzie, albo jak duch, albo jak piekło. To są słowa, które możemy właśnie ich znaczenie ustalić w kontekście innych miejsc w Piśmie Świętym. No, generalnie to prawda jest, ale są czasami teksty, które tylko raz pojawiają się na przykład w jakiejś Ewangelii i inni ewangeliści nie wspominają o tym. Ale
jest to zgodne z innymi tekstami Pisma Świętego i wtedy nie ma problemu. Ja bym jeszcze chciał sięgnąć do innego zagadnienia. Słowo hebrajskie Adama znaczy ziemia. No i od tego słowa utworzone zostało określenie Adam. Czyli co by to znaczyło Adam? Ziemianin. Ziemianin albo ziemski. Z ziemi wzięty. Z ziemi wzięty. I czy to jest imię własne, czy to jest takie określenie, że on został z ziemi zrobiony, z prochu powstał? Pewnie jedno i drugie. Tak jak słowo Piotr oznaczało, jaki on będzie, że będzie twardy w niektórych sprawach, a czasami po prostu jak kamień, który można przerzucić. Także imiona coś znaczyły. Ale mamy tekst z Księgi Rodzaju 1:27. Może bym poprosił Grzegorz ciebie o przeczytanie tego wersetu. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Stworzył Pan Bóg człowieka. I tu jest użyte słowo człowiek. W oryginale bodajże jest tam właśnie Adam. I ten Adam to liczba pojedyncza, człowiek, a później jest powiedziane, że to była kobieta i mężczyzna. No, więc pytanie, czy kobieta była z ziemi? Bo dalej w Piśmie Świętym jest opisane, że Bóg ukształtował Adama z ziemi, a Ewę inaczej jakoś. Więc można pogodzić te dwa opisy? Mnie nie stwarza to jakiegoś wielkiego problemu, gdyż uważam, że człowieczeństwo zawarte jest w mężczyźnie i w kobiecie. I nie tylko chodzi o zewnętrzne różnice, ale tak samo intelektualne, emocjonalne. To są dwa egzemplarze, bardzo do siebie podobne, uzupełniające się, wspierające i one tworzą człowieczeństwo. Kiedyś sądziłem, że jak na łące złapałem jedną pszczołę, że będę miał pszczoły. Ale mi jeden tam przedstawiciel, a w ulu jeszcze są dwa różne, inne odmiany tych pszczół i dopiero w tej mnogości to są pszczoły. I rodzaj ludzki składa się z mężczyzn i z kobiet. Mhm. Czasami jest troszeczkę inaczej to przedstawione i trzeba po prostu sięgać głębiej i przyjmować jedno i drugie. Że Adam, człowiek, to też kobieta i mężczyzna. Chociaż wydaje się nam to dziwne, to takie określenie, ale trzeba tak przyjąć. I to jest bardzo ważna rzecz. Pismo Święte podaje nam takie sprawy, które nam się mogą wydawać dziwne, ale trzeba to przyjąć. Tak to Bóg uznał i tak jest dobrze. A my w komputerze teraz, jeżeli chcemy coś uwydatnić, to możemy to podkreślić, wytłuścić, italikiem to przedstawić. A Pismo Święte posługuje się powtarzaniem pewnej frazy, aby podkreślić ważność właśnie tego słowa. I tutaj stworzył, to Bóg stwarza. Nie ma człowiek stworzył. No, tak naprawdę z niczego człowiek nigdy nic nie stworzył. Ale Pan Bóg stwarza. I w innych miejscach, gdy jest też wyrażona świętość Boża i mówi w Izajaszu święty, 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 prawda? W 6 rozdziale, jak dobrze pamiętam, to podkreśla właśnie tą, uwypukla się, że Pan Bóg jest wielce święty. Dlatego aż potrójnie to wyartykułowano. Albo takie zwroty zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Tak.
Tak myślę, że Chrystus chciał mocno to podkreślić, co mówi. Teraz to jest ważne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Grzegorz? Tu jest taka głębia pokazana również, ponieważ no w tym wierszu zacytowanym jest ta myśl, że jako mężczyznę i kobietę uczynił ich. Mało tego, są informacje, że Bóg według rodzaju uczynił zwierzęta i tam były pary zwierząt. Natomiast tutaj Bóg czeka z tym, aż człowiek zrozumie, jaką wartość ma społeczność i dopiero daje mu pomoc stosowną. Idąc tym tokiem rozumowania, można by stwierdzić, że wszystkie samice wśród zwierząt stworzonych również nie stanowią tego gatunku. No nie, prawda? Pan Bóg po prostu zrobił to zupełnie inaczej. Ten proces stwarzania w przypadku człowieka poprowadził. Dzisiaj również, jeśli dziecko przychodzi na świat, no to traktujemy jako człowieka pełnowartościowego, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. I nie jest to dziecko utworzone tak, jak był utworzony Adam, czyli Pan Bóg własnoręcznie nie ulepił. Jest ten dar przekazywania życia. To nie znaczy, że tutaj nie mamy człowieka. Również rozumując w ten sposób, jeśli tak traktujemy Słowo Boże, no to 10 rozdział Ewangelii Świętego Jana, Pan Jezus mówi wyraźnie, ja jestem bramą dla owiec. Czy mamy to dosłownie rozumieć? No to jest pewna przenośnia, prawda? Tutaj jest również taka głębia wyrażona. Jest wiele takich fragmentów, które trzeba tak głębiej rozumieć i spróbować odkryć tę Bożą myśl. W tym 27 wersecie pierwszej Księgi Mojżeszowej jest powiedziane: stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga. Stworzył go jako mężczyznę i niewiastę, stworzył ich. W takim krótkim wersecie 3 razy śmiał powtarza to stworzył. Więc to jest jedna taka z ciekawostek, że gdy czytamy Pismo Święte, zwracać trzeba na pewne takie szczegóły, jakieś zwroty specjalne, słowa, które mogą mieć różne znaczenia, a więc sięgać głębiej. A teraz popatrzmy na kontekst. Tu już Zdzisław powiedział, że właściwie powinno się mieć więcej takich tekstów, które na dany temat mówią. No ale na przykład o tysiącleciu to tylko jest w Księdze Objawienia Świętego Jana i nie możemy znaleźć nigdzie więcej na ten temat. Co wtedy robić? No tutaj też mamy parę razy wspomniane to tysiąclecie, więc dla nas to już jest istotne. Ale ważny też jest kontekst, bo na przykład gdy chodzi o tysiąclecie, to są tacy, którzy wierzą, że przyjście Jezusa będzie przed tysiącleciem, niektórzy po tysiącleciu, co w tym tysiącleciu będzie się działo. No najróżniej to jest interpretowane. Co byśmy mogli powiedzieć o kontekście? Jak ważne to jest dla właściwego zrozumienia Słowa Bożego? No ja znowu może posłużę się tutaj pewnym fragmentem, tym razem z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Gdybyśmy wyrwali z kontekstu słowa Pana Jezusa, bardzo znamienne, beze mnie nic uczynić nie możecie. Co to znaczy? Czy ja bez Boga nie jestem w stanie wykonać pewnej pracy, pewnych zajęć? Czy ja nie mogę zrobić sobie śniadania, jakiegoś posiłku? Jeśli przeczytamy kontekst cały tego 15 rozdziału, to tam mamy myśli, Pan Jezus mówi o tej duchowej walce, o tym pójściu przez życie, o służbie i nabiera to zupełnie innego wymiaru. I sądzę, że podobnie jest w innych fragmentach Słowa Bożego. W poprzednim kwartale studiowaliśmy tak bardzo szczegółowo Księgę Daniela. Jeśli zatrzymalibyśmy się na 2 rozdziale, nie wiedzielibyśmy o małym rogu, nie wiedzielibyśmy o szczegółach pewnych zdarzeń, które następują po sobie. To jest taki hebrajski sposób pisania Słowa Bożego. Pan Bóg czasami ukazywał początek i koniec, a potem pomógł wejść w szczegóły, którą drogą będziemy jechali i jakie miejscowości będziemy mijali po drodze. I sądzę, że kontekst jest no, fundamentalną sprawą, jeśli dogłębnie chcemy poznać Słowo Boże. No niektóre księgi są szczególne, na przykład Księga Estery, Księga Rut. One same w sobie są wyjątkowe. Niektóre są podobne, na przykład Ewangelie,
i może się różnią trochę, ale jednak są podobne, opisują życie Jezusa, nie? Zupełnie co innego opisuje Księga Estery, załóżmy. Psalmy też są innego rodzaju. Można różnie dzielić Pismo Święte. Księgi są historyczne, księgi Starego Testamentu, księgi Nowego Testamentu. Można mówić o księgach apokaliptycznych i Ewangeliach i tak dalej. Czy to nam pomaga w zrozumieniu Słowa Bożego, jeśli tak różne te księgi są? Czemu one są takie różne? Może wcześniej bym zwrócił uwagę na autorstwo tych ksiąg. One są różne, dlatego że Pan Bóg ma wiele przesłań do człowieka. Nie wspominaliśmy na przykład takiej subtelności. Teraz ludzie się szczycą tym, że tworzą prawa dla zwierząt. A w Piśmie Świętym są całe prawa, które nakazują okazywać dobroć dla zwierząt. Że nawet jak osioł wroga upadnie, to należy go dźwignąć, prawda? Więc ja jestem zauroczony w ogóle Pismem Świętym w tych różnych elementach. Ale jeżeli przeciwnicy Pisma Świętego robią wszystko, żeby powiedzieć, że księgi bardzo późno zostały napisane, i na przykład, że mówię, mnóstwo ksiąg Starego Testamentu po wyjściu z niewoli babilońskiej zostało napisane, albo że zostały zredagowane, albo że są jakąś kompilacją, a w Nowym Testamencie to gdzieś tam w III wieku powstały dopiero te księgi. Im bardziej się oddala w czasie zapis od zdarzeń, tym więcej można dywagacji tworzyć na temat zniekształceń, prawda? A my mamy w Piśmie Świętym napisane, że Mojżesz już pisał Pismo Święte, że pierwsza Mojżeszowa, druga, trzecia, czwarta, piąta Mojżeszowa wyszła z rąk Mojżesza, pod natchnieniem Bożym oczywiście, ale też mamy naukę w Duchu Proroctwa przedstawioną, że pierwsza Mojżeszowa też została przez Mojżesza napisana i wiele ksiąg ma swoich autorów. Wyraźnych, jednoznacznych. Niektóre księgi nie mają tak dokładnie określonego autorstwa, ale ze względu na poruszane zagadnienia, tematy, że to jest spójne w tym nurcie Pisma Świętego, uznajemy ich natchnienie. Mm-hmm. Dla nas jest ważne, to już mówiliśmy, wcześniej omawialiśmy, jak Pan Jezus podchodził do Pisma Świętego, akceptował wszystko i mówił, że to Mojżesz pisał. No, są tacy, którzy wiedzą lepiej. Tak. Mówią, że to nie Mojżesz pisał, że to jakieś źródła były kapłańskie, nie wiadomo, jakieś tam inne. Tak więc możemy dziękować Bogu, że mamy te różne księgi. Jakieś tam zawsze mogą być trudności ze zrozumieniem, kto tam pisał na przykład Księgi Królewskie, czy Kronik, czy inne. Wszystko jedno, kto pisał. Ale mamy Pismo Święte, całe Pismo Święte jest natchnione i przyjmujemy go takim. Może włączę się jeszcze raz w tą kwestię. I warto podkreślić to, chociaż to, co Julian już powiedział, że jeżeli uznajemy Jezusa Chrystusa za nieomylnego, za autorytet ponad wszystkich innych ludzi, to musimy również uznać jego wypowiedzi odnośnie autorstwa ksiąg Starego Testamentu, że już Mojżesz pisał. Pan Jezus nieraz wprost mówił i nawiązywał do Mojżesza, a nieraz mówił, od początku tak nie było, prawda? I też nawiązywał. Więc Pan Jezus nigdy nie zakwestionował wartości, ważności, oryginalności ksiąg Starego Testamentu. To jest piękne. Także możemy być wdzięczni Bogu, że mamy Pismo Święte, a że ze zrozumieniem czasami mamy jakieś trudności, to bardzo dobrze, bo gdyby to tak było łatwo napisane jak jakaś powieść, to bym przeczytał to raz i na tym skończył. A ja Pismo Święte przeczytałem już wiele razy.
Myślę sobie, nadal jest tyle rzeczy, których nie znam. Do tego korzystam, nie wiem, z atlasu biblijnego, czy z konkordancji, czy z innych przykładów, żeby dojść do tego, jak to naprawdę jest. I dzięki Bogu, że mamy taką księgę, która jest ponad wszystkie inne księgi, że najbardziej ludzie wykształceni mogą ją czytać i czytać i stale coś nowego znajdywać. A z drugiej strony mamy tak prosto podane, czasami mnie ktoś pyta, no jak mam czytać to Pismo Święte? To ja zdaję sobie sprawę, że no, nie będę zalecał, aby czytała ta osoba w Księgę Apokalipsy na przykład najpierw, tylko mówię, proszę czytać na przykład Ewangelię Marka. Jest krótka, opisuje same prawie czyny Jezusa, czego On dokonał. A później można czytać inne księgi. Także mamy wielki wybór. Są rzeczy bardzo prosto podane, jasno. Nie musimy tam grzebać, zgłębiać każde słowo. A są trudniejsze rzeczy i chwała Bogu za wszystko, co mamy. Ale zauważcie, że poznanie Pisma Świętego lepiej pozwala rozumieć obyczajowość, kulturę, w której żyjemy i też symbolikę. W czasie pochodów pierwszomajowych niegdyś niesiono gołąbka z gałązką oliwną. I ci, którzy propagowali ateizm, nieśli tego gołąbka, bo nawet nie znali tej symboliki. A my uśmiechaliśmy się wewnętrznie, bo my wiedzieliśmy, skąd ten symbol wynika. Więc lepiej rozumiemy język, lepiej obyczaje, kulturę rozumiemy, bo u podstaw praw Europy Zachodniej, tej kultury zachodniej i całej obyczajowości jest Pismo Święte. Dziękuję bardzo. Myślę, że to było bardzo interesujące studium. Zakończymy je wspólną modlitwą. Poproszę Grzegorza. Dobry nasz Panie i Boże, wyrażamy naszą wdzięczność za chleb, jakim nas karmisz, ten chleb fizyczny, ale również ten chleb duchowy. Dziękujemy za wartość Twojego świętego słowa, za to, że z jednej strony to księga, która ma przepiękne fragmenty wyrażające odczucia ludzi przechodzących przez doświadczenia. Mnóstwo pięknych wierszy, mnóstwo pięknych modlitw, dziękczynień, ale to również księga prorocza, która pokazuje nam przyszłość. To księga, która ukazuje nam Ciebie w zupełnie innym świetle. To księga, która jest świadectwem tego, co uczyniłeś, Panie Jezu, będąc tu na ziemi. I to księga, która wskazuje nam drogę do Pana Jezusa, a za Jego pośrednictwem do tego lepszego życia w Królestwie Niebieskim. Dziękuję za wartość Twojego słowa, za ten chleb. Pomóż nam docenić wartość i korzystać z tego chleba każdego dnia, kosztować go, cieszyć się nim i w ten sposób budować dobre relacje z Tobą. Niech nasze świadczenie o tym, w jaki sposób Słowo Boże jest wartością dla nas ważną, będzie również zachętą dla wszystkich tych, którzy mogli dzisiaj z nami uczestniczyć w tym studium. Dzielmy się tym chlebem, który podarował nam Bóg, który jest dostępny dla wszystkich ludzi za darmo. Jest w obfitości w dzisiejszym czasie. Za to dziękujemy z całego serca przez Najświętsze imię Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy za wspólne studium, wspólnie spędzony czas. Myślę, że przyniosło nam to korzyści duchowe. Zapraszam na następne studium za tydzień. Stworzenie Księga Rodzaju jako fundament. To bardzo ciekawy temat. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy na festiwal. Na co? Na festiwal twórczości wszystkich małych i wielkich talentów. Już 6 czerwca. Będziemy nadawać online z Podkowy Leśnej. Online? Tak, trzeba nagrać i wysłać swój filmik. Nagrać? Ale co? Może być piosenka? Utwór instrumentalny.
pięknie wyrecytowany wiersz lub psalm, sketch albo teatrzyk biblijny, prezentacja z pracami plastycznymi, obrazkami, rzeźbami lub cokolwiek innego, co można nazwać twórczością artystyczną. Bardzo serdecznie zapraszamy do występów rodzinnych! Dorośli też potrafią, jak się postarają. To może spróbuję. Świetnie! Tylko pamiętaj, żeby swoje filmiki wysłać do 25 maja. Na adres infonadzieja.tv. Czekamy na Ciebie! I na Ciebie! Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części nabożeństwa w zborze Podkowa Leśna. Witamy tych, którzy się dołączyli na drugą część. Będzie nam bardzo miło, jeżeli napiszecie, z jakich stron Polski nas oglądacie, czy stron świata. I mam też kilka ogłoszeń do przekazania na prośbę starszej zboru. Otóż tak, mamy przedłużenie kwarantanny w zborze Podkowa Leśna i nabożeństwa będą się odbywać przez internet do odwołania. I tak jak już niemalże tradycją się stało, zapraszamy na wspólne śpiewanie w sobotę o godzinie 16. Można oglądać na YouTubie lub stronie TV. Godzina 16. Wspólne śpiewanie. A zaraz wszystkich zapraszam do wspólnego śpiewu, do wspólnego uwielbienia i zaśpiewamy wspólnie pieśń pod tytułem Wspaniały. Zakończył noc błękitem ziemi krok. Ten sam jest nasz Bóg. Ten, co stworzył dziecka śmiech, morski piany bieg. Ten sam jest nasz Bóg. Jest nieskończona, we wszystkim widzę ją. Wspaniały jest, wspaniały, wspaniały, wspaniały ten sam od wieku Bóg. Niech Cię uwielbia każdy w słowo mych ust. Zbiera w morze rzeki, daje dobre sny,
miłość jest nieskończona. We wszystkim widzę ją. Wspaniały Jezu, wspaniały, wspaniały, wspaniały ten sam od wieku Bóg. Niech Cię uwielbia każde słowo mylu. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Stwórcą i że powołałeś nas do życia, że jesteś wspaniały w swoich działaniach względem nas, ludzi. Dziękujemy Ci za te możliwości, które pomimo tych trudnych czasów mamy, żeby się spotkać, żeby wzajemnie się budować. Proszę szczególnie o osoby, które są chore, które może gdzieś tam są w pewnych obawach o swoje zdrowie, o swój byt. Proszę, abyś nam wskazywał takie osoby, którym moglibyśmy pomagać, wspierać. I też, Panie, dawaj swój pokój w serca takich osób. Dziękuję, że jesteś Bogiem, który zaopatruje i pomimo wszystko nie zostawiasz nas na pastwę losu. I Twoich cudów doświadczamy. Pomóż nam jako Twojemu Kościołowi być błogosławieństwem dla innych ludzi i po prostu też dostrzegać te potrzeby i nie być obojętnym. Dzisiaj, kiedy będzie słowo i mówione, i śpiewane, przemawiaj do nas, dotykaj naszych serc, dawaj każdemu to, co jest potrzebne poprzez działanie swojego Ducha Świętego. I jeszcze raz Ci dziękuję za wszystkie te możliwości, które pomimo tych trudnych czasów nam dajesz. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Amen. Zapraszam jeszcze raz do wspólnej pieśni Tyś jest nadzieją mą. Twej. Tyś jest nadzieja.
Dzisiejsze dary z drugiej części będą przeznaczone na Dzień Misji Globalnej, więc jeżeli chodzi o dane do przelewu, to widzicie na swoich ekranach. Jakby ktoś chciał później wpłacić, to zapraszamy też na stronę advent.pl/dary. Są tam też numery kont do poszczególnych diecezji i z dopiskiem właśnie na Dzień Misji Globalnej. A za chwilę bardzo przyjemna część, a mianowicie opowiadanie dla dzieci. Bardzo żałuję, że nie mogę usłyszeć tu pod waszych stóp, tutaj w tej sali, ale gdzieś bardzo, bardzo mocno tęsknię już za tym odgłosem. I zapraszamy wszystkie dzieci właśnie do obejrzenia opowiadania dla dzieci. Cześć dzieciaki! Mam nadzieję, że już wygodnie siedzicie przed telewizorami i komputerami i czekacie na historię, bo ta historia jest dla was. W pewnej wiosce żył chłopczyk o imieniu Szymon. Razem ze swoją siostrą Eweliną, starszym bratem Mateuszem i mamą i tatą. Pewnego dnia obudził się rano i nagle myśl taka mu przyszła do głowy. Przecież
Jutro są mamy urodziny. Ale ja nie mam żadnego prezentu. Jejku, co tu zrobić? No nie może być tak, że dla mamy nie ma prezentu. Jutro jest jej święto. I tak siedział i myślał, i myślał, i myślał, co by tu zrobić. No tak, przecież mama lubi szarlotki. Mogłaby jeść codziennie. Zrobię jej szarlotkę, pomyślał Szymon. No i wypadałoby zrobić też jeszcze jakąś laurkę. Ładną, ze zdjęciem rodzinki i jakimś fajnym tekstem z życzeniami wszystkiego najlepszego. Ale chciał to zrobić wszystko sam. Stwierdził, że pożyczy od siostry flamastry i kartki, spieszy szybko jabłuszka i zrobi wszystko sam. No tak, przecież to wcale nie jest takie trudne, nie? No i zabrał się za to wszystko sam. Jedna laurka mu nie wyszła, druga laurka mu nie wyszła, trzecia laurka i w końcu mówi, nie dam rady. Dobra, idę spróbować zrobić ten jabłecznik. Zajrzał do spiżarki. Nie ma jabłek! O nie! Co tu zrobić? Szymon się załamał. Przecież ja jestem na tyle mały, że nie mogę sam pójść do sklepu, a w naszej wiosce nie ma sklepu. Jedynie mój brat Mateusz mógłby pojechać. No więc w tym wszystkim Szymon, chcący zrobić wszystko sam, okazało się, że nie może zrobić nic. Zobaczcie, sam nie mógł zrobić nic. No więc postanowił, że chyba jednak musi pójść do swojego rodzeństwa. Nawet taka myśl mu przyszła, Szymon, nie rób tego sam. Podziel się z innymi obowiązkami i zadaniami, a na pewno będzie to lepsze i na pewno będzie szczęśliwszy. No więc Szymon postanowił pójść do swojej siostry i do swojego brata i też do swojego taty, no bo przecież tata też mógł w czymś pomóc. No więc i Szymon, i jego siostra Ewelinka, i jego starszy brat Mateusz, i jego tata. Wszyscy razem zabrali się do roboty, żeby zrobić mamie niespodziankę. Tak, żeby ona oczywiście o tym nie wiedziała. Szymon razem z tatą upiekł szarlotkę. Ewelinka zaczęła robić laurkę, którą robiła bardzo dobrze zresztą. A Mateusz pojechał do miasta kupić jabłka. Myślicie, że dadzą radę? Myślicie, że razem im się uda? No to zobaczymy. Zobaczcie, razem im się udało. Tak, macie rację. Razem ten dzień zrobili najlepszy. Mama, kiedy obudziła się rano, dostała jabłecznik i taką piękną laurkę z życzeniami na swoje urodziny. Była bardzo szczęśliwa, a Szymon był jeszcze szczęśliwszy. Wiecie dlaczego? Bo zrozumiał, że samemu nie ma co robić. Tak samo jest i w naszym życiu. Sami nie jesteśmy w stanie zrobić nic, bo potrzebujemy, wiecie kogo? Pana Boga. Tak. To Pan Bóg daje nam siłę. Pan Bóg pomaga nam różne ciężary, trudy znosić. Pan Bóg daje nam rozwiązania na różne problemy, które się pojawiają, i te małe, i te duże. Wiecie, jest taki tekst w Biblii, a w zasadzie jest ich bardzo dużo, ale jeden z nich mówi o tym, że wszystko możemy w tym, który nas umacnia w Chrystusie. Z Panem Bogiem możemy wszystko. Każdego ranka, jak wstajecie, to pamiętajcie o tym, żeby oddać wasze życie Panu Bogu, żeby to Pan Bóg prowadził wasz dzień i żeby pomagał wam w każdej sytuacji. Możecie też
z rodzicami na koniec przeczytać 4 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. I tam w 9 wersecie i 10 jest napisane coś takiego. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Dokładnie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy przede wszystkim Pana Boga i o tym pamiętajcie, żeby każdego dnia, każdego, bez wyjątku, oddawać swoje serduszko Panu Jezusowi i prosić Go o to, żeby Wam pomagał każdego dnia i żeby Was prowadził. Trzymajcie się, do zobaczenia! Zuzi, za to opowiadanie. I zanim będziemy mieli ucztę już jeszcze słowną, to jeszcze będziemy mieli ucztą śpiewaną, czyli zapraszamy Eunikę do wykonania pieśni na chwałę Panu Bogu. In your mercy you have shown me your salvation. Undeserving of your favor, I am free. Redemption was complete.
Bardzo dziękujemy, Eunika, że usłużyłaś nam tą pieśnią. A teraz do kazania, do Słowa Bożego zapraszam, do przekazania Słowa Bożego zapraszam pastora Marka Micyka. Proszę bardzo. Skłońmy głowy do jeszcze jednej modlitwy. Dobry Panie, bardzo Cię proszę, żeby Twoje słowo w moich rękach było użyteczne. Przemawiaj przeze mnie. Daj, Panie, żeby to było spotkanie z Tobą, również dla mnie. Bardzo dziękuję Tobie za taką sposobność, okoliczność, wyróżnienie, że jesteśmy ludźmi, którzy mają dostęp do Twojego Słowa. Daj, żebyśmy jak najlepiej korzystali z tego. Mów do nas, Panie, dziś. Amen. Żyjemy w bardzo szybkich czasach. Nawet jak one się trochę zmieniają, to raczej przyspieszają niż zwalniają. Niektórzy mają taką teorię, że chyba w ogóle czas przyspieszył i mówią, jak pamiętamy, jak byliśmy młodsi, to czas wolniej leciał. Mówią, chyba coś się stało w kosmosie, że chociaż na zegarkach wygląda tak samo, chociaż słońce wschodzi, zachodzi, doba trwa tyle samo, ale chyba czas przyspieszył, bo nie da się już zrobić tyle, ile robiliśmy kiedyś. Mam wrażenie, że to ma związek z latami, których nam przybywa. Inni znowu mówią, że idzie im całkiem nieźle i potrafią zmieścić całkiem dużo, ale wszyscy powiedzą, że czas pędzi jak wariat. No takie mamy te czasy z tym szalonym czasem. Jest takie bardzo znane powiedzenie, że czas to pieniądz, jak o tym czasie rozmawiamy. Czyli jak ktoś ma czas, to może go zamienić na pieniądze. Tak, macie trochę wolnego czasu, pójdziecie do jednych, drugich, trzecich drzwi, zapukacie, znajdzie się praca, zamienicie czas na pieniądz. Ale nie da się zrobić tego w drugą stronę. Nie da się zamienić pieniędzy na czas. Niektórzy mówią, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to pewne rzeczy nie musi robić, wtedy ma więcej czasu, ale przychodzi taki moment, gdzie możecie wydać wszystkie pieniądze i czasu nie kupicie. Da się zamienić czas na pieniądze, ale nie da się kupić czasu. Czas, kiedy mija, to już go nie ma. Mojżesz, psalmista, bo ma też swój psalm 90, napisał takie słowa. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Tak, to jest taki przekaz dla nas, żebyśmy patrzyli na te dni, jak mijają, na czas, który płynie nieubłaganie. I nie tylko, żeby jakoś przeleciał, żebyśmy już mieli to z głowy, tylko żeby to był wartościowy czas. Kiedy przychodzi moment, jak spojrzymy wstecz, albo jak inni popatrzą na nasze życie pewnego dnia, to co to życie przyniosło? No i właśnie, żeby jak najaktywniej, jak najpełniej, to staramy się wszystko optymalizować. Tak? To jest również pewna dziedzina naszych czasów. Staramy się jak najwięcej rzeczy robić naraz. Robimy też wszystko z domu, żeby nawet nie tracić czasu na wychodzenie online. No to, że pocztę mamy online, banki mamy online, zakupy mamy online, obsługę klienta mamy online, to wiedzieliśmy od dawna, ale od niedawna nawet lekarzy mamy online, bo już do wielu lekarzy się nie idzie, tylko na szczęście nie musiałem dzwonić, ale tak głosi legenda, że się dzwoni i lekarz pyta się, co cię boli i mówi, co ci prawdopodobnie jest. Są strony w internecie, gdzie się wpisuje twoje objawy i wychodzi ci, co się z tobą dzieje.
czy sprawa jest poważna, czy idziesz po witaminę C. Nabożeństwa mamy online i szkołę mamy online. To stało się też ostatnio. No z fryzjerem i stomatologiem to jeszcze musimy sobie jakoś radzić, ale ciekawe, co przyniesie przyszłość. Czy będziemy sami z jakimś instruktorem robić to przed komputerem? A kiedy już musimy wyjść z domu, to staramy się wiele rzeczy załatwić przy okazji. Prawda? Jak jedziemy odwiedzić babcię, to po drodze odwiedzamy sklep A, sklep B i sklep C. Żeby nie marnować czasu, bo jak już jedziemy gdzieś, to trzeba kilka rzeczy przy okazji. To jeszcze do fryzjera i do banku się też wpadnie coś załatwić. I czekamy na ten dzień wyjazdu i wtedy wszystko skumulowane. Ja też lubię robić wiele rzeczy naraz i tak zastanawiając się nad dobrym przykładem, to wspomniałem sobie czasy, kiedy byłem studentem w seminarium. I też studenci starają się robić jak najwięcej rzeczy naraz, żeby było więcej czasu na inne rzeczy, a ten czas i tak się jakoś zapełnia. Zatem, żeby ćwiczyć, bo ćwiczenia są bardzo ważne, to codziennie rano dla zdrowotności biegałem wokół seminarium. A że to był czas, kiedy mieliśmy drużynę piłkarską, to brałem z sobą piłkę i kopałem ją przed sobą albo gdzieś tam między nogami i miałem przy okazji trening piłkarski, więc już miałem dwie rzeczy naraz. Było bieganie dla sportu i piłka nożna, mały trening. Ale żeby to było wartościowe, to brałem z sobą kazania. Zakładałem słuchawki na uszy i słuchałem kazań. Więc już robiłem trzy rzeczy naraz. Biegałem, trenowałem piłkę nożną i słuchałem kazań. A ponieważ to były kazania z kampu, takie, gdzie mówca najpierw po angielsku, a później po polsku, to uczyłem się również angielskiego. I powiem wam, że robiłem to przez bardzo długi czas. Chyba 2 lata moich studiów tak dość aktywnie w ten sposób wypełniłem. I powiem wam, że z tym bieganiem i z piłką to jak tam chciał, coś pamiętam, ale te kazania i te kazania po angielsku zrobiły wielką różnicę w moim życiu. Jeżeli szukacie dobrych sposobów na zaktywizowanie swojego życia duchowego, to słuchajcie kazań. I tych z kampu, i tych z Podkowy Leśnej, i tych z Warszawy, i tych z Łodzi, i tych gdziekolwiek gdzieś znajdziecie w internecie. Słuchajcie ich, bo wiara bierze się ze słuchania. Jak człowiek słucha dobre treści, to nasiąka dobrymi treściami. Najgorsze w tych naszych szybkich czasach jest czekanie. No taki moment w kasie. Jest zwykły sklep, do którego idziemy po zwykłe zakupy. I kiedy widzę, że przede mną stoją 4 osoby, to mam wrażenie, że teraz stracę przynajmniej 5 minut czasu. Może nawet 10, jak popatrzę w wózki, ja tam w wózkach dużo. I ja już się nauczyłem, że od razu podchodzę i mówię, przepraszam bardzo, czy może pani zadzwonić po jeszcze kogoś do kasy drugiej? Bo już dużo ludzi czeka. No i zaraz ktoś przychodzi, otwiera kolejną kasę. No tak wymaga trochę odwagi, nie? Tak sobie ćwiczę przy okazji. Ale nie lubię czekać. I chyba nikt nie lubi czekać. Czekanie jest naprawdę okropne. Ale to taka bardzo banalna sytuacja. Tak nam się czasy pozmieniały, że jak człowiek ma te 5 minut do kasy czekać, to już mu się robi długo. A kiedyś to trzeba było naprawdę się naczekać w sklepach. Taka moja rodzinna legenda, w której mam takie jedno zdjęcie w pamięci. Siedzę w samochodzie u moich dziadków. Ten samochód jest zaparkowany pod sklepem. Budzik stoi na tylnej szybie. W środku są materace. Ja pewnie tam tą noc razem z nimi spałem w tym samochodzie. Kupowali wykładzinę do domu. 3 dni koczowali przed tym sklepem i była lista kolejkowa i trzeba było w środku nocy wstawać, dlatego ten budzik tam był i trzeba było pójść i się zameldować, że jesteśmy i nie zrezygnowaliśmy z wykładziny. Cały czas tutaj czekamy. To było życie, nie? Tutaj trzeba było się naczekać, żeby coś kupić, a teraz 5 minut się człowiek denerwuje. No na lekarzy się trzeba naczekać. Terminy odległe i taka przypowieść o czekaniu na lekarza, jak to dzwoni pacjent do lekarza, żeby się zapisać i pyta się na kiedy. I ta pani recepcjonistka patrzy na kalendarz i mówi, no to w przyszłym roku w marcu.
A on mówi, pani, ja do marca to ja już mogę nie dożyć. Ona mówi, to ja ołówkiem wpiszę. No, trzeba się naczekać w różnych okolicznościach i bardzo nas to frustruje i boli. Nie lubimy czekać, chcemy mieć wszystko od razu. Przychodzę i chcę od razu mieć. Trzeba się naczekać na pracę, żeby dobrą pracę dostać. Nieraz, kiedy tej pracy nie ma, to człowiek czuje się taki bezwartościowy. I to czekanie, kiedy wreszcie ktoś oddzwoni, a wszyscy mówią, oddzwonimy, a nie dzwonią. A człowiek siedzi w domu i życie takie beznadziejne. Innym czekaniem może być czekanie na żonę albo na męża. I tutaj też nieraz się trzeba naczekać. Ale warto czekać. I nie warto być zdesperowanym. Być może w innych sprawach warto, ale tutaj w tym czekaniu trzeba być spokojnym. I trzeba patrzeć na drogowskazy, które Pan Bóg stawia na naszej drodze. Nie upatrujmy w tym czekaniu na męża i na żonę, że teraz wreszcie będę szczęśliwy. Jak już będę mieć żonę albo męża, to będzie pełnia szczęścia. Jeżeli nasza relacja z Bogiem nie daje nam prawdziwej satysfakcji, jeżeli sami z sobą nie czujemy się dobrze, to druga osoba nie sprawi, że wszystko się zmieni. To nie druga osoba jest naszym szczęściem, Bóg jest naszym szczęściem. Druga osoba może być jakimś dopełnieniem, jakimś niezwykłym elementem. W małżeństwie może to być również bardzo ciekawa, ważna, trudna edukacja o sobie samym, o celach życiowych, o wszystkim. Ale nie jest spełnieniem. Bóg jest naszym spełnieniem. Możemy czekać na Bożą odpowiedź. I też mogą mijać minuty, godziny, miesiące i lata. I czekamy, kiedy Bóg powie, co za tym zakrętem. Wydaje się, że widać zakręt, a ciągle nie wiemy, co za nim. A może to być zwykłe spotkanie. Umówiliśmy się z kimś i czekamy. I mija 5-10 minut. I jest to uczucie straty czasu. Przecież mogłem jeszcze zrobić to i tamto. A stoję tutaj, może chociaż nauczę się trzech słówek z aplikacji w telefonie. Ja bardzo nie lubię marnować czasu. Jest to takim okropnym uczuciem. Żyjemy w szybkich czasach, kiedy wszystko chcemy mieć od razu. Wszyscy mówią, powinieneś to mieć, zasługujesz na to, bierz z życia pełnymi garściami. A człowiek musi czekać i nie może wziąć. Nie może mieć tego, co by chciał, co mu się wydaje, że powinien mieć. No i mówiłem o 5 minutach straconych, a co, jeżeli mamy uczucie, że straciliśmy nie 5 minut, a straciliśmy kilka dni naszego życia, a może miesiąc życia, a może rok albo lata naszego życia. Gdzieś przeleciały i kiedy patrzymy, mówimy, nic nie ma, nic się nie wydarzyło. Takie puste lata, takie, że gdyby coś próbować wypisać z nich, to nic by się nie znalazło. Albo same jakieś mało wartościowe rzeczy. Jak można stracić czas? No znaleźliśmy się właśnie w okolicznościach, gdzie wszystko się zatrzymało. Teraz pomału znowu się tak rozkręca, ale były takie momenty. Ja to wychodziłem i starałem się rozglądać, co się dzieje wokół. Dziwiłem się. Ulice były puste, wszystko pozamykane. I miałem wrażenie, jak wygląda życie ludzi w domach. Że może być bardzo trudne. Że mieli swoje miejsca, do których chodzili, mieli swoją pracę, swoje biznesy, a nagle to wszystko się zatrzymało. Znaleźli się w domach, może często z ludźmi, których nie do końca lubią, nie dogadują się i nie dogadywali się przez kilka godzin wieczorem, a teraz muszą być całymi dniami razem. W pracy było ciężko. Ciężko było zrealizować to, co było. Może ktoś swój biznes prowadził i tak było ciężko, a teraz nagle wszystko się zatrzymało. I co teraz będzie? Te okoliczności sprawiają, że czujemy wielką stratę. Stratę jakichś relacji z innymi, stratę finansową, bo w
wszystko się zatrzymało, a może być za chwilę jeszcze gorzej, kiedy lawina jakiejś niewypłacalności ruszy. Wielka strata. Mogliśmy przez ten czas zrobić to i tamto, wypełnić bardzo kreatywnie, a siedzimy w domu i nic nie robimy. Strata czasu. Może to być taki banalny moment, kiedy nie przyjechał pociąg i musimy czekać na dworcu, czekając na kolejny, jakieś spotkanie się przesunęło albo się w ogóle nie zrealizuje. To uczucie, kiedy okoliczności od nas niezależne sprawiają, że coś się zmienia i tracimy czas, jest nieprzyjemne. Tracimy czas, kiedy my popełniamy błędy, podejmujemy złe decyzje. Mieliśmy skręcić w lewo, skręciliśmy w prawo. Jeżeli to tylko było na mieście i nawigacja nam mówi, że tam objedziesz i 3 minuty później jesteś na miejscu, to nie jest tak źle. Gorzej, jeżeli te błędy popełniamy w życiowych sprawach. Takim ekstremalnym obrazem straty czasu jest więzienie, w którym można się znaleźć. Jedna zła decyzja. Złe jakieś kontakty, spotkania, ktoś nas na coś namówił. Wydawało się to nie takie wcale złe, nawet dobre, a później się okazuje, że to było całkiem niedobre. Człowiek może znaleźć się nawet w więzieniu. Ale w więzieniu też życie się zmienia i też się ludzie nawracają. To może być zakup złego samochodu, z którym cały czas jeździmy do mechanika i kolejny raz patrzymy na zegarek, ile nam minęło czasu, czekając na naprawę, jeżdżąc komunikacją miejską, bo kupiliśmy zły samochód. A może zła praca, nie taka, jak powinna być. Nie dość, że nudna, to jeszcze mało płatna. Człowiek wychodzi zmęczony, nieusatysfakcjonowany i jeszcze z myślą, jak będę dalej w tej pracy, to przecież no nigdy mieszkania nie kupię. Będę cały czas gdzieś się błąkał. Co to za życie, co to za praca? Takie decyzje mogą powodować nasze uczucie straty. Poczucie, że coś nam przeleciało, że mija kolejny dzień, tydzień i źle się czujemy, bo przeleciał bezpowrotnie i nie czujemy satysfakcji. To może być zła dieta, która sprawia, że życie jest gorsze. Mogłoby być lepsze, a jest gorsze. Marcin Luther miał mawiać tak. Ja nie znalazłem oryginalnego cytatu, może dlatego, że nie wiem do końca, gdzie szukać, ale to mądrzy ludzie mówili, że to wypowiedź Marcina Lutra. Miał mawiać tak. Jem ile chcę, cierpię ile muszę. Mówi, to nie jest kwestia zbawienia. Chociaż jeżeli człowiek tak lekko podchodzi do różnych spraw, do kolejnych spraw swojego życia, to może się okazać, że jego stosunek do Boga i do wszystkiego, co ważne, jest dokładnie taki sam, jak do tych prostych spraw naszego życia, jakim będzie jedzenie. Możemy stracić czas, kiedy uwikłamy się w złe znajomości i relacje. Przyjaciele, którzy odciągają nas od robienia tego, co ważne, jeździmy w miejsca, gdzie nie powinniśmy, a może nasze życiowe decyzje, mąż, żona może wydawać się taką złą decyzją, która sprawia, że jesteśmy coraz dalej od Boga i leci czas na sprawy, na które nie chcielibyśmy go poświęcać, a on mija i czujemy, że coś bezpowrotnie straciliśmy. To może być robienie rzeczy, które nie mają znaczenia. Najlepszym przykładem, takim bardzo współczesnym, niech będą gry komputerowe. Ja to kiedyś, ale to ja mam swoją wymówkę, ja nie znałem Boga, to ja wtedy grałem. To nie jest łatwe przejść przez ten czas, kiedy wszyscy grają i jak wypełnić mądrze te momenty życia. Ja rozumiem, dlaczego ludzie grają w gry. Bo można przez chwilę poczuć się milionerem. Można przez chwilę poczuć się mistrzem świata. W cokolwiek zaczniecie grać, to po chwili jedziecie na jakąś olimpiadę, tam kolejne zawody, możecie być najsprytniejszym i tak dalej. W grach komputerowych to jest takie łatwe. Ale w momencie, kiedy wyłączacie komputer, to wszystko traci swoje znaczenie i znowu jesteście tam, gdzie byliście jeszcze chwilę temu. Stracony czas,
które nic nie wnosi. A może wciąż w naszym życiu czekamy na to, że życie będzie lekkie i przyjemne. Dzisiaj taki jest ideał życia, że tak człowiek nie będzie, nie narobi się za bardzo i to jest niezwykłe, bo to działa również w chrześcijaństwie. Wszystko będzie tak cudownie. Będzie dużo Bożych błogosławieństw. A jak ich nie ma, to czujemy się rozczarowani i cały czas czekamy, kiedy wreszcie to życie będzie takie lekkie i przyjemne. I mija czas, my czekamy na coś, co nigdy nie nadchodzi. Kolejnym takim ciekawym znakiem czasów, w jakich żyjemy, to celebryci. Ludzie, na których patrzą wszystkie gazety, media, opowiadają, co tam w ich życiu. Ale dość niezwykłe jest to, że w chrześcijańskim świecie też często tak to działa. Takie pragnienie bycia celebrytą. I powiem z pozycji pastora, że jest to bardzo duże zagrożenie. Jak bardzo lubią moje kazania. Jakie wrażenie robię na innych. To są myśli, które mogą przenikać przez głowę. Gdzie hasła, róbmy wielkie rzeczy. Pewnie, że tak. Lepiej robić wielkie rzeczy niż małe rzeczy. A kiedy w życiu przychodzi robić małe rzeczy, to człowiek się czuje taki nic nieznaczący. Wszystko jest wtedy bez sensu. To nie warto. Cały czas ta myśl, pragnienie bycia gwiazdą. To jest to. Tymczasem dość niezwykłe jest, że kiedy do Jezusa przychodziły tłumy, to Jezus chociaż nauczał ich, ale to nie robiło na nim wrażenia. Na Jezusie robiło wrażenie spotkanie z pojedynczą osobą. To na niej Jezus był tak chętny się skupić i z nią rozmawiać. A co niezwykłe, te pojedyncze osoby później szły i opowiadały wszystkim innym. A na przykład spotkanie z Samarytanką. Zostaje Jezus sam przy studni, przychodzi kobieta, chwila rozmowy i ona za chwilę idzie do miasta i opowiada wszystkim, kogo spotkała. A kiedy spotkanie z tłumami i tłumy przychodzą znowu, to Jezus im mówi, przyszliście, bo się najedliście. A my w Kościele cały czas mamy taką tendencję, dawajcie nam to tłumy. A tymczasem pojedynczy człowiek może być gdzieś obok. I też tracimy czas, czekając na wielkie tłumy, zamiast zająć się pojedynczymi osobami, które są blisko. Klasycznym, biblijnym przykładem straty czasu dla mnie, kiedy otwieram Pismo Święte, jest Mojżesz. Mojżesz, można powiedzieć, że stracił niemal całe swoje życie. Przeleciało. No chyba najlepsze to były te pierwsze lata, 12 lat, kiedy wychowywała go mama i powiedziała mu co najważniejsze i to naprawdę były najważniejsze lata i najważniejsza edukacja w jego życiu. Później trafia na dwór Faraona, gdzie ma zostać Faraonem. I do 40 roku życia jest przygotowywany do tego, że będzie Faraonem, będzie władcą świata. A w jego głowie jeszcze jest myśl, wyzwolimy Izraela. I te dwie dominujące myśli, cała edukacja wokół tego. Będę władcą, wyzwolimy Izraela. A kiedy ma 40 lat, kiedy sytuacja się skomplikowała i musi uciekać na pustynię, nagle okazało się, że te wszystkie lata były latami straconymi. Uczył się być przywódcą, generałem, a za chwilę może wykorzystywać te umiejętności do pasienia owiec gdzieś na pustyni. Stracone lata. Cóż za okropne uczucie. No i właśnie te lata, kiedy znalazł się w Midianie i wypasa owce swojego teścia, Jetry. I tutaj mija kolejne 40 lat. I to mógłby być obraz najbardziej straconych lat życia człowieka. Człowieka pełni sił. Bo kiedy człowiek ma 40 lat, zdobył tyle doświadczenia, co Mojżesz, kiedy naprawdę mógłby wyzwalać Izraela z niewoli, mógłby przewracać cały świat, to on chodzi po pustyni z owcami. Nie dość, że z owcami, to jeszcze po pustyni. Ale jak czytamy
książce Patriarchowie i Prorocy takie słowa właśnie o tej uczuciu straty czasu. Człowiek mógłby uważać za zbędny tak długi okres trudu i życia z dala od świata, uznając to za wielką stratę czasu. Jednak nieskończona mądrość wezwała tego, który miał zostać przywódcą ludu Bożego, do wykonywania przez 40 lat skromnej pracy pasterza. Mojżesz miał przywyknąć do troszczenia się o innych, nauczyć się bezinteresowności i czułej pieczy nad stadem, aby się mógł stać współczującym, cierpliwym pasterzem Izraela. Żadna korzyść czerpana z wykształcenia czy kultury nie była w stanie zastąpić tego doświadczenia. Jeszcze kawałek dalej. Wszyscy, którzy są przysposabiani do tego, by stali się użyteczni, muszą przejść najsurowszą szkołę umysłowej i moralnej dyscypliny, a Bóg będzie ich wspierał, łącząc boską moc z ludzkim wysiłkiem. To była szkoła potrzebna Mojżeszowi. To nieraz może być szkoła potrzebna nam. Czujemy, że znaleźliśmy się na jakiejś pustyni. Wszystko się miało rozwijać, miało być cudownie, a tutaj pustynia, niepowodzenia. Trzeba gdzieś uciekać, coś się kończy, coś się zwija, jest beznadziejnie. Niech przykład Mojżesza będzie dla nas zachętą, że nawet w takim pustym miejscu, nawet w tym poczuciu bez sensu i straconego czasu, Pan Bóg ma coś dla nas do powiedzenia. I może się okazać, że to będzie najważniejszy czas, kiedy odczaruje nasz umysł od tych wszystkich świecidełek Egiptu, od kultu, na który tam patrzył Mojżesz, od władzy, którą miał w swoim ręku, od uwielbienia, które go spotykało. Nagle znalazł się w miejscu, gdzie mógł nadrobić to, co najważniejsze, relacje z Bogiem. Ale to nie koniec życia Mojżesza i straconych lat. Bo kiedy wreszcie zaczyna dziać się na to, na co on czekał, i wszyscy czytelnicy Biblii, kiedy dochodzą do tego miejsca, kiedy wreszcie Pan Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu pośród mocy i cudów. Niezwykłe rzeczy się dzieją. Kiedy wysyłają szpiegów do Kanaanu i ci wracają z relacją, że to jest bardzo groźne miejsce, gdzie idziemy, i tam są bardzo groźni ludzie i grody otoczone, i nie zdobędziemy. Tylko dwóch, Jozue i Kaleb, mówią, no z Bożą pomocą zdobędziemy. Jest trudno, ale zdobędziemy. I lud mówi, to gdzie ty nas, Mojżesz, wyprowadziłeś? Wiemy, jakie są konsekwencje. Pan Bóg mówi, że za te 40 dni, kiedy chodziliście i oglądaliście, mogliście zobaczyć, jak piękna jest ta ziemia, 40 lat będziecie chodzić po pustyni. Niech to pokolenie niewierne, które nie uwierzyło, że z Bożą pomocą możemy tam wejść, niech zginie na tej pustyni. I popatrzmy w tym momencie na tego Mojżesza. Człowiek ma 80 lat. Naprawdę sporo przeżył w swoim życiu. Zasłużył na to, żeby znaleźć się w tej ziemi obiecanej. Tym bardziej, że on wierzył. Może inni nie wierzyli, ale on wierzył. I teraz Mojżesz może mieć wielki wyrzut do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego ja 40 lat, przecież ja mam 80. W takim wieku mam chodzić po tej pustyni? Za co? Chodzenie po pustyni to nie jest nic fajnego. Nawet jak codziennie pada manna z nieba. Manna na pewno była smaczna i pożywna i miała błonnik i wszystkie witaminy. Naprawdę była fantastyczna, ale pomyślcie o swojej diecie. Czy coś, co jest fantastyczne, jesteście gotowi jeść codziennie? Przez 40 lat. Dobra, przez tydzień. Jest wiele okoliczności, na które Mojżesz mógłby narzekać. Krajobraz paskudny. Cały czas piach, jakieś górki, skały, gołe, gorąco, naprawdę gorąco. I to w takim wieku. Stracone lata. Co za życie tego Mojżesza?
przeleciało niemal całe. Ale kiedy patrzymy z perspektywy, to jesteśmy wdzięczni Bogu za tego człowieka. Za to, że był wytrwały. Za to, że podczas tych straconych lat spisał księgi, które my dzisiaj otwieramy. I wiemy, co tam było od początku, kiedy Pan Bóg mu objawiał. To był człowiek pełen pokory, człowiek pełen odwagi, człowiek pełen wiary, człowiek pełen łączności z Bogiem. Ale nauczył się tego właśnie, kiedy mijały te stracone lata. Innymi przykładami osób, które pojawiają się w Biblii, jest ich wiele, które też mogłyby powiedzieć, ale bez sensu, tyle lat przeleciało. Taki stracony czas. No to wspomniani już Jozue i Kaleb. No ci też mogli powiedzieć, ale Panie Boże, to przecież my byśmy, to my może we dwóch tam pójdziemy. A niech oni sobie chodzą te 40 lat. Ale nie. Chodzili razem z całym Izraelem. 40 lat po pustyni. Nie wiem, jak to jest z wami. Ja na przykład lubię jeździć na wakacje w to samo miejsce. Ale są tacy, którzy drugi raz już w to samo miejsce nie pojedzie, bo już mu będzie nudno. Ja lubię, bo wiem, co gdzie jest. Jak już tam wypoczywam, to może być to samo. Ja lubię. Ale 40 lat w tym samym miejscu? I to jeszcze nie zawinili. Józef w Egipcie znalazł się tam, ponieważ bracia byli zazdrośni. Najpierw zostaje niewolnikiem, a później trafia do więzienia. Dlatego, że chciał być wierny Bogu. Dlatego, że był moralny, etyczny, służył wiernie. Trafia do więzienia. Spędza w tym więzieniu wiele lat. Ale stracone lata. Ale Pan Bóg zawsze taki czas potrafi w niezwykły sposób wykorzystać. I znowu, dobrze jest nam patrzeć na te historie, kiedy one się już skończyły. Mówimy, no piękna historia, cudowna. Ale kiedy my jesteśmy w środku tej historii, to jest nasze życie, to mówimy beznadzieja. Hiob, no ten też. Tyle, no może nie lat. Trudno tutaj opowiedzieć, ile było tych dni czy tygodni, które minęły. Ale ileż ten człowiek mógł zrobić? Ale dlatego, że znalazł się w centrum jakiejś kosmicznej rozgrywki, ucierpiał, wszystko stracił, rodzinę stracił. Jan Chrzciciel chodził gdzieś tam po pustyni, nad Jordanem, wygłaszał mowy. Przychodzili ludzie. I on tak patrząc ze swojej perspektywy, bo znowu my patrzymy na Jana Chrzciciela, mówimy, no jeszcze Jezus powiedział, największy z proroków. Ale Jan Chrzciciel chodzi, mówi słowo, nie dzieje się zbyt wiele cudów wokół niego. W końcu trafia do więzienia, bo królowi był gotów powiedzieć, co myśli o nim. I w tym więzieniu głowę traci. Prawie wiarę traci, będąc w tym więzieniu. I znowu mógł powiedzieć, całe życie zmarnowałem. Gdzieś mi Bóg wkładał jakąś myśl, żeby coś powiedzieć. Chodziłem tam, mówiłem, nauczałem. A teraz w więzieniu jestem? Czy to wszystko może być prawdą? Czy ze mną wszystko w porządku? Nieraz takie uczucia mogą pojawić się w naszej głowie. Czy ze mną wszystko w porządku? Ten czas tak mija. Chcielibyśmy coś innego, a jest tak. Jakie rozwiązania, kiedy pojawia się takie uczucie straty czasu albo realna strata czasu? Po pierwsze, Pan Bóg ma zawsze plan B. Nawet jeżeli my źle skręcimy, to Pan Bóg mówi, ja mogę z tego zrobić coś dobrego. Jeżeli mi naprawdę zaufasz, to z twojego błędu zrobię coś niezwykłego. Pan Bóg ma też plan C i plan D i tak dalej, ale zawsze plan A jest najlepszy. Im dalej sięgamy w tych planach, to one są coraz bardziej skomplikowane. I tutaj moja klasyczna historia, taka ulubiona, to życie Samsona. Pan Bóg tutaj prawdopodobnie plan Z musiał zastosować w jego przypadku. On też miał jakieś znaczenie, ale plan A naprawdę był lepszy. Może być też tak, że miejsce, w którym jesteśmy i czujemy jakąś stratę czasu, mijają te tygodnie, dni, chcielibyśmy tak, a jest tak, może to jest właśnie plan A. Może właśnie Pan Bóg chce nas tutaj mieć.
z jakiegoś nieznanego nam jeszcze powodu. Najważniejsze przesłanie, takie sedno. Gdziekolwiek teraz jesteśmy, każdy z nas, to jest takie słowo klucz. To wytrwaj. Jeżeli mówimy o pracy, jesteś w pracy i ta praca nie jest taka cudowna i satysfakcjonująca, to wytrwaj. To jest też takim symptomem naszych czasów, że chcielibyśmy, żeby praca to było w ogóle tak fantastycznie, żeby wszystko było lekko i przyjemnie. Bo wszystko ma być lekko i przyjemnie w tych czasach, prawda? Więc człowiek ma realizować swoje pasje. A co ma powiedzieć rolnik, prawda, który wychodzi na pole albo wsiada w jakiś kombajn i mówi, nie jest to do końca pasja mojego życia. Nieraz ciężka praca, którą człowiek wykonuje, ma wielkie znaczenie, nawet jeżeli nie jest naszą ostateczną pasją. Nie wiem, jak czuje się hydraulik, który idzie do pracy, czy mówi, że to jest moja pasja, tam pogrzebać, poukładać te rury. Są momenty, które będą przyjemne, jak w każdej pracy, ale być może są trudne momenty i trzeba je zrobić najlepiej, jak potrafimy. Wiernie, solidnie. Ciekawe, apostoł Paweł napisał, że pisał do niewolników. Mówi, jeżeli jesteś niewolnikiem, to służ swojemu Panu jak Bogu. Najlepiej, jak potrafisz. Nie nawoływał do żadnej rewolucji, przewrotu społecznego. Mówił, służcie najlepiej, jak możecie. W Kościele, tak jak ta nasza wierność będzie objawiać się w Kościele, no rób to, co możesz i rób najlepiej, jak możesz. Nawet jak nie wszyscy to widzą. Nawet jak nie ma osoby, która przyjdzie i poklepie po ramieniu i powie, jak wy dobrze to wszystko tutaj z tą transmisją robicie. Naprawdę ja jestem pełen uznania. Kolejne tygodnie, nie tylko w sobotę w czasie nabożeństwa, ale w wielu innych momentach, kiedy nagrywacie szkołę sobotnią, studium, przychodzicie, poświęcacie swój czas. Ja jestem pełen uznania. Poświęcacie swoje talenty. Arek to mógłby zarabiać jakieś grube tysiące w innych telewizjach, a służy tutaj w nadziei. Jestem pełen uznania. Ale być może robisz coś w Kościele i nikt cię nie zauważa. Rób to solidnie, jak dla Boga, cokolwiek robisz. Może w rodzinie, w małżeństwie, z dziećmi, nie wszystko układa się tak, jak powinno, tak, jakby człowiek chciał, ale rób solidnie i wiernie to, co masz robić. Nawet jeżeli nie dostajesz tego, co wydaje ci się, że powinieneś dostać. Kochaj, służ. Najgorzej, jeżeli usłyszymy komunikat, który diabeł wkłada w naszą głowę. Mówi, to wszystko jest do niczego. Beznadziejne. Strata czasu. Wiecie, jak strata czasu z pracą, no to możesz zmieniać pracę. Ale jak człowiek zacznie rodzinę zmieniać, to już wtedy zaczyna być tragedią. A może w chorobie jesteśmy, w jakimś cierpieniu związanym z tym, że coś boli. I tutaj też nasza wierność i wytrwałość. Może właśnie w tej chorobie spotkamy kogoś. Może w tej chorobie uwielbimy Boga naszą pogodą ducha, kiedy będziemy pocieszać innych chorych, kiedy lekarza będziemy pocieszać. A może w innych trudnościach, które nas spotykają w życiu, kiedy będziemy wytrwali, posłuszni, wdzięczni. Bez znaczenia, że czas mija i nie wszystko układa się tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Nie musimy być gwiazdorami, czy to sceny kościelnej, czy jakiejkolwiek innej. Tak jak przytaczałem fragmenty z Ewangelii, Pan Jezus dużo bardziej wolał spędzać czas w małym gronie, w przyjaznym domu w Betanii, gdzie mógł rozmawiać z Marią, Martą i Łazarzem. To były Jego najlepsze miejsca i najlepsze chwile. Szukajmy cały czas Bożych dróg. Kiedy wydaje się, że może nie wszystko jest idealnie, są rzeczy, które można zmienić, no to rozglądajmy się. Panie, co Ty chcesz mi powiedzieć? Niech modlitwa będzie czymś bardziej znaczącym w naszym życiu. Nie taka zwykła
Panie Boże, pobłogosław, Panie Boże, prowadź, Panie Boże, dziękujemy za te pokarmy, żeby tak naprawdę otwierać serce przed Bogiem i szukać Jego dróg i mówić, co w tym sercu gra i zacząć rozmawiać jak z przyjacielem. Tego też się można nauczyć, jak się modlić. A Pan Bóg zacznie stawiać jakieś drogowskazy, ludzi na naszej drodze. No bądźmy cierpliwi, kiedy znowu wydaje się, że utknęliśmy gdzieś. Strata czasu. Bądźmy cierpliwi. Może nie będziemy musieli tak długo jak Mojżesz przez 40 lat na pustyni czekać na Boże rozwiązania. Ale cierpliwość będzie czymś bardzo kluczowym. Cierpliwość jest związana z cierpieniem, więc to może nie być takie łatwe, ale trzeba wytrwać. Trzeba być wiernym tam, gdzie Bóg nas postawił. Postępuj, to wreszcie ostatnie. Takie znowu oczywiste, ale takie ważne. Kiedy czujemy, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Postępuj zgodnie ze Słowem Bożym. Nie wymyślaj po swojemu. Postępuj zgodnie z tym, co jest napisane. Nie przesuwaj sobie zachodu słońca na później, bo tak tobie będzie wygodniej dopasować godziny pracy. Rób tak, jak jest napisane w Słowie Bożym. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i 13 wiersz. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To nasze wytrwanie przede wszystkim powinno polegać na naszej relacji z Jezusem. On wtedy pomaga nam wytrwać w tych wszystkich okolicznościach. Na tej pustyni znajdujemy sens, na tej pustyni zaczynają kwitnąć kwiaty. Wszystko nagle robi się inne, nawet na pustyni. Jezus wytrwał dla nas. Jezus wytrwał, kiedy to wszystko się zaczęło. Jezus wytrwał, kiedy przyszedł na tę ziemię, żeby chodzić po tych zakurzonych drogach. Kiedy nie dosypiał, kiedy ludzie byli przeciwko Niemu. Kiedy był osamotniony, kiedy był zdradzony, on w tym wszystkim wytrwał. I dlatego my również tam, gdzie jesteśmy, każdy z nas, wytrwajmy. Bo to jest cechą Bożych ludzi, że trwają pomimo wszystkiego. Pomimo zwątpienia, pomimo kryzysu, wytrwaj. Jezus przez całą tę historię grzechu na naszej planecie stracił mnóstwo czasu. Mógłby stwarzać ten wspaniały wszechświat dalej, ale zostawił wszystko i zajął się naszą planetą. Przychodząc tutaj i tak naprawdę nic innego tak bardzo go nie interesuje, jak to, co dzieje się tutaj, w tym smutnym miejscu, tracąc swój czas, swoją uwagę i tyle emocji, ile przykrości Jezus doświadcza, patrząc na to, co dzieje się na tym świecie. To, co będzie ważne dla każdego z nas w tym uczuciu straty, to przebaczenie. Przebaczenie, jeżeli faktycznie straciliśmy czas. Byliśmy w miejscach, robiliśmy rzeczy, które nie miały znaczenia. Ten czas bezpowrotnie minął. Potrzebujemy przebaczenia. Ale żeby z tego wyciągnąć dobre wnioski. Żeby ten czas, który przed nami, ten od teraz. Biblia mówi, kiedy usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc. Ten dzisiaj, to kiedy Jezus mówi, chodź ze mną. Chcę naprawdę Twoje życie uczynić znaczącym, niekoniecznie wielkim i niezwykłym, ale znaczącym. Pełnym satysfakcji tam, gdzie jesteś. Pełnym pokoju serca, nawet jeżeli nie masz wszystkiego, co wydaje Ci się, że powinieneś mieć. I tam, gdzie się każdy z nas dzisiaj znajduje, nawet jeżeli pojawia się to uczucie straty czasu, niech najważniejszą sprawą będzie to, by czas, który spędzamy z Bogiem, był wartościowy, by był. By nasze pierwsze myśli o poranku biegły do Niego, by On objawiał swoje plany dla nas. Naprawdę robi to niezwykłą różnicę. Kiedy nie żyjemy dla siebie i mówimy, ja chcę, żeby tutaj mi było dobrze, ja tutaj chcę być. Nie, żyjemy dla Niego. Jeżeli naprawdę On staje się dla nas większym, my stajemy się mniejsi, jesteśmy gotowi służyć. Ma to znaczenie i ten czas inaczej płynie. Chwała niech będzie Jezusowi
za to, że On w tym czasie, jakikolwiek jest, jest blisko, jest gotów prostować te drogi, jest gotów na plan B. Szukajmy jak najlepszych planów w naszym życiu i przynośmy chwałę Jezusowi tym, jak mijają nasze dni. Liczmy je jak najlepiej. Amen. Dziękujemy za przesłanie. Teraz zapraszam do zaśpiewania wspólnej pieśni na chwałę Panu Bogu, Niepokonani. Mamy ten skarb, Słońce była z Boga. Mamy ten skarb w lnianych naczyniach, aby doskonałość mocy była z Boga. Ani z nas uciskali, lecz nie pognębieni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale niepokonani, niepokonani, niepokonani. Dlatego nie człowiek wciąż odnawia się, dlatego nie upadamy na dół, bo wewnętrzny człowiek wciąż odnawia się. Z dnia na dzień uciskani, lecz nie prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale niepokonani, niepokonani, niepokonani. Bo chodzimy leże, uciskani, lecz nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Uciskani, lecz nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, niepokonani, niepokonani. Dobry Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś gotów być z nami w tych lepszych i w tych gorszych miejscach i czasach. I cokolwiek dzieje się wokół, daj nam, Panie, siły, żebyśmy Tobie byli wierni, żebyśmy byli gotowi chodzić Twoimi drogami, żebyśmy byli gotowi wytrwać aż do końca i żeby to trwanie było miłości. Chociaż Ciebie nie widzimy twarzą w twarz, ale widzimy, jak Ty, Panie, działasz w naszym życiu
Widzimy Twoje działanie w Twoim Słowie. Ucz nas, Panie, jak zakochiwać się w Tobie, jak kochać innych ludzi. Gdziekolwiek znaleźliśmy się w naszym życiu, żebyśmy potrafili kochać tych, którzy są wokół nas. Proszę Cię, Panie, żebyśmy znajdowali rozwiązania, Twoje plany i żeby czas, który przed nami, był wypełniony coraz lepszą relacją z Tobą. Żeby to było największym skarbem naszego życia, który nigdy nie będzie zabrany, cokolwiek przyjdzie, jakikolwiek czas, jakakolwiek pustynia w naszym życiu. Jesteśmy Ci wdzięczni za drogę, którą nas prowadzisz, bo Ty patrząc z góry wiesz, co jest nam potrzebne. I dziękujemy, że w tych wszystkich momentach jesteś blisko. Mów do nas, Panie, i prowadź, i dodawaj sił. I Tobie niech będzie chwała przez nasze życie. Amen. Jeżeli ktoś z widzów ma jakieś pytanie do dzisiejszego kazania lub w ogóle jakieś pytanie do pastora Marka Micyka, to zachęcamy do kontaktu poprzez maila pisząc na pastormarek@gmail.com lub na Messengerze. Można bardzo łatwo odnaleźć pastora, czyli wpisując Marek Micyk. Zapraszam teraz jeszcze do uwielbienia Pana Boga pieśnią solową przez Angelinę. Его любовь эхом далеким раздается к тебе он. Слышишь, как зовет, слышишь, как зовет Христа Dziękuję bardzo, Angelina, jeszcze raz za Twój udział. W ogóle wszystkim bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym nabożeństwie. Dziękujemy również widzom, że byliście dzisiaj razem z nami. Mam nadzieję, że to był również dla Was błogosławiony czas. I jeszcze na zakończenie wspólnie zaśpiewamy pieśń Połączeni. Yes.
Ciebie, to Ty, Panie, wybrałeś nas, nie dla zasług, bo kimże jesteśmy, ludzie różnych języków. Ludzie.